Otwieramy archiwum Kryminatorium. Za chwilę posłuchasz kompilacji odcinków opublikowanych na kanale w ostatnich latach. A jako, że zaczynają się wakacje, aby przypomnieć nam o czyhających za rogiem zagrożeniach, wybrałem materiały dotyczące przestępstw lub tajemniczych incydentów, które wydarzyły się podczas podróży. Zapewne macie już zaplanowane urlopy i wyjazdy na najbliższe tygodnie. Mam nadzieję, że wakacje spędzicie odpowiedzialnie i bezpiecznie. Jeżeli w trakcie długich podróży zabraknie Wam podcastów do słuchania, to przypominam o moim drugim programie – Strach Story. Dziś na Spotify wleciał nowy odcinek tej serii, przedstawiam w nim historię słuchaczy, w których doszło do niespodziewanego obrotu spraw. W tym materiale na mnie największe wrażenie robi opowieść o tytule Grzybobranie. Słuchaczka podzieliła się wspomnieniami z pewnego wrześniowego dnia, kiedy jadąc do lasu, natknęła się na dwóch natrętnych mężczyzn. Tylko spryt dziewczyny oraz nerwy ze stali pozwoliły jej bezpiecznie wrócić do domu. Sprawdźcie tę historię i zastanówcie się, jak wy byście zareagowali na jej miejscu. Na Spotify możecie wziąć udział w ankiecie i wybrać historię, która w każdym odcinku najbardziej Was zaintrygowała. Więc zachęcam, aby obserwować Strach Story na Spotify i słuchać nowych opowieści nadesłanych przez słuchaczy w każdy czwartek. Kemping w lesie. 28-letnia Rebecca White i 31-letnia Claudia Brenner poznały się w 1985 roku na spotkaniu organizacyjnym komitetu odpowiadającego za zorganizowanie Tygodnia Kobiet. Obie były studentkami Instytutu Politechnicznego i Uniwersytetu Stanowego w Virginii. Rebecca studiowała zarządzanie, Claudia architekturę. Obie były wtedy w związkach. Claudia już jako nastolatka wyjawiła krewnym i znajomym, że jest lesbijką. Miała 21 lat, gdy związała się z kilka lat starszą od siebie kobietą. Inaczej było w przypadku Rebeki, która żyła w heteroseksualnym związku i nigdy nawet nie flirtowała z innymi kobietami. Pewnego dnia jej uroda zwróciła uwagę Claudii, która podczas ich pierwszego spotkania nie mogła oderwać od niej wzroku. Jakiś czas później zaczęły się spotykać. Tworzyły związek na odległość. Nie mogąc nacieszyć się sobą każdego dnia, chciały spędzić trochę wolnego czasu wyłącznie w swoim towarzystwie. Długo zastanawiały się, gdzie mogłyby się wybrać na krótki wypad, zapewniający im odrobinę prywatności. Pojechały w góry i rozbiły tam kemping. Była idealna pogoda na to, aby spędzić kilka nocy pod namiotem. Jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Jako homoseksualna para często spotykały się z brakiem rozumienia czy niechęcią innych. Nigdy jednak nie podejrzewały, że widok dwóch zakochanych kobiet może podziałać na kogoś jak płachta na byka, a co gorsze, doprowadzić do tragedii. To miał być romantyczny wyjazd tylko we dwie, ale do domu wróciła tylko jedna. Rebecca miała ciemną karnację, ciemne włosy i oczy. Jej wygląd przykuwał uwagę i ludzie często zastanawiali się, skąd może pochodzić kobieta o tak egzotycznej urodzie. Choć ona sama urodziła się w Stanach, jej matka była Portorykanką, natomiast ojciec Irańczykiem o wschodnioeuropejskich korzeniach. Początkowo pomiędzy kobietami zrodziła się jedynie bliska przyjaźń, którą kontynuowały w późniejszym czasie. Choć Claudia czuła do Rebeki coś więcej, była przekonana, że jest to uczucie nieodwzajemnione. Myślała, że jej przyjaciółkę nie interesują kobiety. Od czasu do czasu spotykały się w większym gronie znajomych, których łączyły wspólne tematy, takie jak prawa środowisk LGBT czy feminizm. W trakcie jednego z takich eventów Claudia poczuła, że jej towarzyszka zaczyna odwzajemniać jej uczucia, że przyjaźń ze strony Rebeki przybiera nieco bardziej intymny charakter. Zaprosiła ją do kina. Tak rozpoczął się ich związek, który w dużej mierze trwał na odległość. Obie były bardzo zaangażowane w swoje kariery naukowe. Claudia otrzymała propozycję wyjazdu na jakiś czas do Izraela w celu przeprowadzenia badań. Rebecca nie próbowała jej zatrzymać. Wiedziała, że gdyby była na jej miejscu, to sama wyjechałaby bez zastanowienia. Po roku Claudia wróciła do Stanów. Zamieszkała niedaleko Nowego Jorku.
1988 roku Rebecca dostała się na studia doktoranckie w Pensylwanii. Wiązało się to z przeprowadzką i zwiększyło dystans pomiędzy parą. Nie wszyscy wiedzieli, że jest lesbijką. To je właśnie różniło. Jedna z nich była dumną i odważną lesbijką, świadomą swojej orientacji. Nie czuła potrzeby, aby ten fakt przed kimkolwiek ukrywać. Druga dopiero odkrywała samą siebie. Była nieśmiała i nie chciała niczego manifestować publicznie. Tylko jej najbliżsi wiedzieli o jej preferencjach i o jej związku z kobietą. Odległość między nimi sprawiła, że kobiety poczuły, że się od siebie oddalają. Aby choć przez chwilę pobyć blisko siebie, postanowiły razem wyjechać. Tam, gdzie w końcu będą mogły spędzić czas wyłącznie w swoim towarzystwie. Rebecca uwielbiała góry, dlatego zdecydowała się wybrać na szlak Apalachów. Chciały rozbić namiot gdzieś w lesie i móc nacieszyć się sobą nawzajem oraz otaczającą je przyrodą. 12 maja 1988 roku pojechały do lasu stanowego Misho w stanie Pensylwania. Uznały, że to będzie najlepsza lokacja, ponieważ obie miały do tego miejsca taką samą odległość. Było czwartkowe popołudnie. Rebecca przyjechała pierwsza. Zaparkowała swój samochód na parkingu w pobliżu drogi, której nazwę można tłumaczyć jako Jama Martwej Kobiety. Nazwa nie jest przypadkowa. Na początku XX wieku w tamtejszym lesie doszło do tragedii. Kobieta, która samotnie po nim wędrowała, została ugryziona przez jadowitego węża. Nie było nikogo, kto mógłby jej pomóc, więc zmarła w męczarniach. Jej zwłoki odnaleziono dopiero kilka dni później. Z czasem miejsce zaczęto utożsamiać z tym tragicznym wydarzeniem. Jednak dwie zakochane studentki nawet nie zwróciły uwagi na tę niecodzienną nazwę. Dopiero później jedna z nich uzmysłowiła sobie, że to mogła być zapowiedź nadchodzącej tragedii. Kiedy po długiej rozłące w końcu się spotkały, były szczęśliwe. Szybko znalazły dla siebie idealne miejsce, w samym środku lasu, daleko od cywilizacji i innych ludzi. Były przekonane, że poza nimi nie było tam nikogo. Nie widziały innych namiotów, nie słyszały cudzych głosów. Rozłożyły namiot, rozpaliły ognisko, a potem położyły się spać. Kiedy następnego dnia przebudziły się, postanowiły zrobić śniadanie. Było upalnie, więc obie nie miały na sobie żadnych ubrań. Klaudia gotowała wodę na herbatę, a Rebecca poszła skorzystać z toalety, postawionej niedaleko miejsca, w którym obozowały. Wtedy okazało się, że nie były tam same. Na swojej drodze spotkała 20-paroletniego mężczyznę, który poprosił ją o poczęstowanie papierosem. Poczuła się bardzo niekomfortowo. Stała zupełnie naga na wprost nieznajomego. Odpowiedziała mu, że nie pali i szybko wycofała się do swojego namiotu. Powiedziała swojej dziewczynie, żeby się ubrała, bo w pobliżu kręci się jakiś dziwny człowiek. Miała do niego złe przeczucia, choć nie potrafiła tego dokładnie wytłumaczyć. Była zdenerwowana, ale starała się nie panikować. Zaproponowała, aby zwinęły namiot, spakowały swoje rzeczy i przeniosły się w jakieś inne miejsce. Tam, gdzie będą mieć pewność, że nikogo nie spotkają. Jako lesbijki wielokrotnie spotykały się z homofobią, zwłaszcza ze strony mężczyzn. Nie czuły się więc bezpiecznie, wiedząc, że w okolicy kręci się ktoś obcy. Zwłaszcza taki, który sprawiał niezbyt dobre pierwsze wrażenie. Postanowiły jak najszybciej oddalić się od tego mężczyzny. Jednak szukając nowego miejsca w lesie, znów go spotkały. Rebecca z grzeczności zamieniła z nim kilka słów, a potem miło się pożegnała. Chwilę później ich ścieżki skrzyżowały się ponownie. Wtedy obie kobiety poczuły dziwny niepokój. Rozmawiały ze sobą, przyglądając się mapie. Nagle usłyszały za swoimi plecami męski głos. Pytał, czy się nie zgubiły. Odwróciły się. Wtedy zauważyły, że mężczyzna, którego już wcześniej spotkały, tym razem trzymał w ręku strzelbę. Przerażone odpowiedziały, że znają drogę, a następnie zaczęły iść przed siebie, jak najdalej od uzbrojonego nieznajomego. Co jakiś czas oglądały się za siebie. Sprawdzały, czy ich nie śledzi. Odetchnęły z ulgą, kiedy okazało się, że mężczyzna nie depcze im po piętach. Próbowały wytłumaczyć sobie wszystko w sposób jak najbardziej racjonalny.
Uznały, że człowiek ten po prostu wybrał się na polowanie. To niemożliwe, aby je śledził. Na pewno nie chciał im zrobić krzywdy. Przecież takie rzeczy dzieją się tylko w filmach. W końcu doszły do miejsca, w którym rozbiły namiot. Rozłożyły koc i położyły się na nim. Zapomniały już o nieznajomym, który je tak przestraszył. Wyrzuciły go z pamięci. Zaczęły rozmawiać o swoim związku. W obawach, że może się rozpaść przez to, jaki styl życia prowadziły. Nie chciały jednak skupiać się na negatywach. Wolały spędzić ten czas w miły sposób i mieć dobre wspomnienia. W pewnym momencie zaczęły się całować. Nie zdawały sobie sprawy, że tajemniczy gość leżał ukryty w trawie i przyglądał się, jak dwie kobiety oddają się chwili czułości. Było ciepło. Słońce przebijało się przez korony drzew i padało na ich twarze. Wszędzie można było słyszeć ćwierkanie ptaków. Nagle tę idyliczną chwilę przerwał huk wystrzału, przeszywający ból i lejąca się krew. Mężczyzna ze strzelbą stał w odległości około 25 metrów od pary. Wystrzelił 8 pocisków. 5 z nich dosięgnęło Klaudię. Pierwszy zranił ją w ramię, drugi i trzeci w szyję, czwarty drasnął ją w twarz, a piąty czubek głowy. Dwa kolejne dosięgnęły Rebekę, jej głowę i plecy. Ostatni, ósmy pocisk chybił. Choć Klaudia została poważnie ranna, znalazła resztki sił, aby wstać. Kiedy uznała, że strzelec oddalił się z miejsca zdarzenia, wyciągnęła ręcznik z plecaka. Przyłożyła go do rany na ramieniu, z której sączyła się krew. Spojrzała na swoją dziewczynę, która, choć została postrzelona mniej razy, była w znacznie gorszym stanie. Jedna z kul przebiła jej wątrobę. Kobieta próbowała postawić ją na nogi, aby razem mogły pójść poszukać pomocy. Jednak Rebeka nie była w stanie ustać na własnych nogach. Jej obrażenia były znacznie poważniejsze. Klaudia oparła ją o pień drzewa i okryła śpiworem. Obiecała, że jak najszybciej sprowadzi pomoc medyczną i policję. Nie chciała jej zostawiać, ale nie miała wyjścia. To była jedyna szansa na ratunek. Przeżywała najgorsze chwile w swoim życiu. Obawiała się, że sprawca nadal ukrywa się w krzakach i tylko czeka, aby ponownie zaatakować. Bez przerwy się rozglądała. Spodziewała się tego, że uzbrojony mężczyzna w każdej chwili może stanąć na jej drodze. Musiała wydostać się z lasu, znaleźć drogę i zatrzymać przejeżdżające auto. Przez nerwy i ból nie mogła opanować drżenia własnego ciała. Dzięki mapie udało jej się dotrzeć do najbliższej drogi. Widząc zakrwawioną kobietę, jeden z kierowców zatrzymał się. Zawiózł ją do szpitala, gdzie powiadomiono policję. Nieco później pędząca na sygnale karetka dotarła do Rebeki. Niestety na udzielenie jej pomocy było już za późno. Kobieta zmarła wskutek dwukrotnego postrzelenia. Śmiertelna okazała się kula, która trafiła w jej plecy i przebiła wątrobę. Sekcja zwłok wykazała, że obrażenia były na tyle poważne, że nawet w przypadku udzielenia jej natychmiastowej pomocy, kobieta i tak najprawdopodobniej zmarłaby. Klaudia miała znacznie więcej szczęścia. Co prawda została postrzelona m.in. w ramię i szyję, ale przeżyła. Po długiej hospitalizacji wróciła do zdrowia. Podczas jej pobytu w szpitalu odwiedził ją rysownik FBI, który otrzymał zadanie przygotowania portretu pamięciowego sprawcy. Kobieta zapamiętała pewne szczegóły jego wyglądu. Był to nieco młodszy od niej 20-kilkuletni mężczyzna. Miał potargane, kręcone włosy w kolorze brązu. Był wysoki i szczupły. Jego kości policzkowe były uwydatnione, a niebieskie oczy głęboko osadzone. Na podstawie rozmowy z ofiarą udało się stworzyć jego portret pamięciowy. Kobieta potwierdziła, że rysunek bardzo przypomina sprawcę. Portret trafił do wszystkich najważniejszych mediów w Stanach. Podobiznę strzelca z lasu opublikowano w gazetach i w telewizji. Śledczy mieli nadzieję, że mężczyzna nie uciekł z kraju, bo to bardzo utrudniałoby jego schwytanie. Człowiek z portretu pamięciowego do złudzenia przypominał znanego stróżom prawa złodzieja. Stephen Roy Carr od dawna był poszukiwany listem gończym przez policję z Florydy, ale wciąż pozostawał nieuchwytny.
W pobliżu miejsca zbrodni odnaleziono nóż i amunicję, które, jak podejrzewano, należały do sprawcy. Detektywi nie mieli pojęcia, że zabójca ukrył się wśród pewnej protestanckiej wspólnoty religijnej, słynącej ze swoich surowych reguł. Menonici ograniczali swój kontakt ze światem zewnętrznym, który uważali za grzeszny i zepsuty. Nie oglądali telewizji, nie czytali gazet. Zabójca o tym wiedział, dlatego był przekonany, że przebywając wśród nich uniknie sprawiedliwości. Spodziewał się, że ludzie, którzy dali mu schronienie, nigdy nie dowiedzą się, że jest on poszukiwany przez policję. Nie wziął jednak pod uwagę tego, że w tej wspólnocie znajdzie się buntownik nieprzestrzegający narzuconych zakazów. Jeden z wiernych po kryjomu oglądał telewizyjne wiadomości i był dość doskonale zaznajomiony ze sprawą ataku na dwie kobiety. Dobrze zapamiętał portret pamięciowy sprawcy. Rozpoznał w nim człowieka, który od niedawna przebywał w jego otoczeniu. Dlatego do nas zadzwonił. 23 maja policja ujęła poszukiwanego zabójcę. Steven Roy Carr prowadził niecodzienny tryb życia. Dlatego wszyscy postrzegali go jako lokalnego dziwaka. Nazywano go człowiekiem znikąd lub mężczyzną z gór. Nigdzie nie pracował, nie miał stałego miejsca zamieszkania. Gdy było ciepło, nocował w jednej z jaskiń w pobliżu miejsca zbrodni. Często polował na zwierzęta i nosił przy sobie strzelbę. Jako nastolatek został wyrzucony z domu. Był typem samotnika, który nie miał zbyt wielu przyjaciół. Mówił niewiele. I znacznie lepiej czuł się w towarzystwie dzieci niż dorosłych. Nie potrafił nawiązać żadnych relacji z kobietami, co było przyczyną jego frustracji. Mimo wszystko, nigdy nie sprawiał wrażenia osoby zdolnej do wyrządzenia komuś krzywdy, a już na pewno nie do popełnienia zabójstwa. Wśród tych, którzy go znali, uchodził za spokojnego i stroniącego od używania przemocy. Ale miał także drugą twarz, o której nikt nie wiedział. Przed 1988 rokiem zaatakował staruszkę. Okradł ją i ugodził nożem. Kobieta na szczęście przeżyła. To za to przestępstwo był poszukiwany listem gończym. Później tłumaczył swój czyn potrzebą zdobycia pieniędzy. Tuż po popełnieniu zbrodni w lesie odwiedził dom swoich znajomych, którzy czasem udzielali mu schronienia, karmili go czy pozwalali się wykąpać. Przyznał się im, że zrobił coś złego. Nie sprecyzował, co dokładnie miał na myśli, a oni nie dopytywali. Niedługo później opuścił ich dom. Ukrył się wśród wspólnoty, skąd trafił w ręce policji. Początkowo nie przyznawał się do winy. Jakiś czas później w lesie odnaleziono jego strzelbę. Była celowo uszkodzona i zakopana. Badania wykazały, że to właśnie tej broni użyto jako narzędzia zbrodni. Mężczyzna zeznał wtedy, że ktoś ukradł jego rzeczy razem ze strzelbą. Nie wiedział, kto to zrobił, ale jego zdaniem to właśnie ta osoba powinna zostać oskarżona o zabójstwo. Policjanci nie uwierzyli, więc zmienił swoją wersję. Wpływ na to miał również fakt, że jedna z kobiet przeżyła. Początkowo był pewny, że obie kobiety zginęły. Gdy dowiedział się, że było inaczej, był w szoku. Domyślił się, że to właśnie dzięki zeznaniom tej kobiety, która przeżyła, został schwytany. Podczas drugiego przesłuchania twierdził, że tamtego dnia wybrał się na polowanie, ponieważ o tej porze roku okoliczne lasy są pełne dzikiej zwierzyny. Tropił jelenia i gdy go zobaczył, wystrzelił kilka razy. Gdy zorientował się, że przez przypadek postrzelił dwie kobiety, był przerażony. Przysięgał, że nie chciał ich skrzywdzić. Był w szoku, dlatego uciekł, nie powiadamiając odpowiednich służb o wypadku. Steven obawiał się, że może zostać skazany na najwyższy wymiar kary, czyli na śmierć. Aby tego uniknąć, postanowił pójść na ugodę z prokuratorem. Zrezygnował z procesu w zamian za przyznanie się do winy oraz dożywotnie pozbawienie wolności. Jednak jego obrońca z urzędu robił wszystko, aby wywalczyć dla swojego klienta znacznie łagodniejszy wyrok. Jak się okazało, prawnik miał takie same poglądy na temat homoseksualizmu jak oskarżony. Obaj byli zagorzałymi przeciwnikami związków jednopłciowych, dlatego uratowanie zabójcy przed dożywociem stało się dla prawnika najwyższym priorytetem.
Po namowie obrońcy Steven kolejny raz zmienił swoje wyjaśnienie. Przyznał, że celowo postrzelił ofiary, ponieważ zdenerwował go widok dwóch kochających się ze sobą kobiet. Stwierdził również, że celowo robiły to na jego oczach i w ten sposób szydziły z niego. Jego zdaniem zachowanie dwóch lesbijek było aktem prowokacji, który wywołał u niego niewytłumaczalną wściekłość. Obrońca chciał, aby dopuszczono dowody przedstawiające problemy oskarżonego na tle psychoseksualnym. Oskarżony miał kilkukrotnie paść ofiarą przemocy seksualnej. Jako dziecko został kilka razy wykorzystany przez dorosłą osobę. Przebywając w więzieniu, został zgwałcony przez współwięźnia, co miało tłumaczyć jego niechęć do stosunków homoseksualnych. Poza tym w dzieciństwie miał być szykanowany w szkole przez rówieśników z powodu jego matki, która wdała się w romantyczną i seksualną relację z kobietą. Zdaniem obrońcy te wydarzenia wpłynęły na jego dorosłe życie i sprawiły, że nie potrafił nawiązać bliższych relacji z kobietami. Sędzia nie chciał brać tego materiału pod uwagę. Uznano, że nawet jeśli wszystkie te sytuacje naprawdę miały miejsce, to nie dały oskarżonemu przyzwolenia na zabicie. Sprawę potraktowano więc jako zbrodnię wymierzoną w mniejszość seksualną, czyli motywowaną nienawiścią i uprzedzeniami. Prawo nie uznaje homoseksualizmu i stosunków homoseksualnych jako prowokacji, która wystarczy do tego, aby wyłączyć bezprawność czynu. Każda racjonalna osoba, której nie podobałby się taki widok, powinna po prostu zaprzestać obserwacji i opuścić miejsce, w którym doszło do takich czynności. W październiku 1989 roku zapadł wyrok. Steven Roy Carr został uznany za winnego zabójstwa Rebeki i skazany na dożywotnie pozbawienie wolności, bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. 2 lata później skazany odwołał się od tego wyroku, ale Sąd Najwyższy stanu Pensylwania odrzucił wniosek, odbierając osadzonemu nadzieję, że kiedykolwiek wyjdzie na wolność. Najważniejszym dowodem były zeznania kobiety, która przeżyła ten krwawy atak. Na ciele Claudii pozostały blizny, które każdego dnia przypominają jej o tym, co tamtego dnia się wydarzyło. Było to najbardziej traumatyczne doświadczenie w jej życiu. Nie tylko otarła się o śmierć, ale straciła osobę, z którą pragnęła spędzić resztę życia. Przez długi czas nie była w stanie mieszkać sama. Potrzebowała wsparcia przyjaciół oraz towarzystwa. Często nawiedzały ją koszmary, w których widziała wykrwawiającą się przyjaciółkę lub wyraz twarzy zabójcy. Kilka lat później jedna z dziennikarek pomogła Claudii napisać książkę, w której szczegółowo opisane zostały tamte tragiczne wydarzenia. Następnie ukończyła studia i rozpoczęła pracę jako architekt. Zaangażowała się w aktywizm sprzeciwiający się przestępstwom motywowanym uprzedzeniami i homofobią. Wielokrotnie sprzeciwiała się swobodnemu dostępowi do broni. Jej zdaniem brak kontroli nad tą kwestią jest niebezpieczny dla amerykańskiego społeczeństwa, zwłaszcza dla przedstawicieli najróżniejszych mniejszości, które jej zdaniem szczególnie są narażone na przemoc. Sama doświadczyła tego na własnej skórze i do dziś chętnie bierze udział w dyskusjach na ten temat. W 1994 roku została matką. Synowi nadała imię Ruben na cześć zmarłej Rebeki. Steven przebywa w zakładzie karnym, którego najprawdopodobniej nigdy już nie opuści. Sprawa Grace Millane. Brytyjka Grace Millane miała przed sobą całe życie. Pochodziła z zamożnej rodziny i nigdy niczego jej nie brakowało. Była wesoła, bardzo otwarta i przede wszystkim szczęśliwa. Gdy tylko mogła, pomagała potrzebującym, wspierając wiele organizacji charytatywnych. Wpłacała datki, organizowała zbiórki. Dla fundacji zajmującej się dziećmi chorymi na nowotwory ścięła swoje długie włosy, z których zawsze była bardzo dumna. Choć miała wielu przyjaciół, z którymi często się spotykała, nigdy nie zaniedbała nauki. Był 2018 rok, a ona właśnie uzyskała licencjat z reklamy i marketingu na Uniwersytecie w Lincoln. Nie zamierzała jeszcze kończyć swojej edukacji.
Była ambitna i żądna wiedzy, co wyraźnie podkreślali wszyscy, którzy ją znali. Ale 21-letnia Grace na razie poczuła się zmęczona nauką, do tego stopnia, że postanowiła zrobić sobie roczną przerwę w studiowaniu. Urlop chciała wykorzystać na spełnienie swojego największego marzenia. Samotna podróż do najdalszych zakątków świata została przez nią zaplanowana w najdrobniejszych szczegółach i konsekwentnie realizowana. W październiku 2018 roku udała się najpierw do Ameryki Południowej. 6 tygodni w Peru dostarczyło jej niezapomnianych wrażeń. Wszędzie, gdzie się pojawiła, robiła mnóstwo zdjęć. Później wysyłała je swojej rodzinie, z którą utrzymywała stały kontakt. Choć była bardzo daleko od domu, nie martwili się. Codziennie dzwoniła i pisała, aby wszyscy wiedzieli, gdzie jest i co robi. Swoimi wrażeniami na bieżąco dzieliła się w mediach społecznościowych. Następnym przystankiem w jej podróży marzeń była Nowa Zelandia. W piątek 30 listopada przybyła do Auckland, największego miasta w tym kraju, położonego na Wyspie Północnej. Zameldowała się w tanim hostelu, bardzo popularnym, zwłaszcza wśród młodych turystów z Europy. Jako że była osobą bardzo towarzyską, szybko nawiązała dobry kontakt z innymi turystami. Z jedną z nich postanowiła nawet dzielić swój pokój. Wszyscy zapamiętali ją jako promienną, bardzo radosną i energiczną dziewczynę. Ciągle się uśmiechała i dużo z nimi rozmawiała. Damskie towarzystwo było na pewno sympatyczne, ale Grace zapragnęła poznać jakiegoś miłego, miejscowego chłopaka, z którym mogłaby spędzić miło czas. Kogoś, kto oprowadziłby ją po okolicy, pokazał kilka ciekawych atrakcji. A kto wie, może w weekend zabrał do jakiegoś fajnego klubu. W tym celu Grace postanowiła skorzystać z pomocy aplikacji randkowej. Wieczorem odpaliła Tindera, w nadziei, że uda jej się trafić na miłego towarzysza. Przeglądając kilka propozycji, Brytyjka zwróciła uwagę na pewnego 26-latka. On także był oczarowany urodą Grace. Po wymianie kilku wiadomości postanowili się spotkać. Umówili się na następny dzień, w sobotnie popołudnie, 1 grudnia. Od samego rana dziewczyna była bardzo podekscytowana tym spotkaniem, o czym napisała do swojej przyjaciółki z Anglii. Z każdą kolejną wiadomością chłopak robił na niej coraz większe wrażenie. Dużo o sobie opowiadał. Pochodził z rozbitej rodziny, uprawiał sport. Miał kilka dorywczych prac, jako barman, sprzedawca czy budowlaniec. Był inteligentny, zaradny, a przede wszystkim miał ogromne poczucie humoru. Lubili te same filmy, słuchali podobnej muzyki. Do tego był bardzo bezpośredni. Nawet nie starał się ukryć, że Grace bardzo mu się podoba. Gdy ich spotkanie, które początkowo miało być jedynie niezobowiązującym wypadem na miasto, wprost nazwał randką w ciemno, 21-latka nie zaprotestowała. Ubrała dla niego swoją ulubioną sukienkę, zrobiła staranny makijaż. Na umówione miejsce przybyła kwadrans przed czasem. Kamery miejskiego monitoringu zarejestrowały Grace o 17:45 w kompleksie rozrywkowym. Wiele restauracji, barów, sklepów i kasyno. Swoista wizytówka miasta. W Auckland nie było chyba lepszego miejsca na spędzanie miłego wieczoru. Czekała na niego przy choince, którą sfotografowała, a jej zdjęcie wysłała rodzicom. Gdy się pojawił, od razu go rozpoznała. Uśmiechnęła się w jego stronę, a on ją mocno objął. Razem poszli w stronę restauracji. Tam zjedli kolację, a następnie przenieśli się do meksykańskiego baru. Znacznie mniej ekskluzywnego, ale były tam dobre drinki w dobrych cenach. Kamery uchwyciły rozmawiającą ze sobą parę. Byli w doskonałych nastrojach. Żywo gestykulowali, śmiali się i sprawiali wrażenie szczęśliwych. W pewnym momencie pewny siebie chłopak przyciągnął do siebie dziewczynę, objął i pocałował. 21-latka najwyraźniej nie miała nic przeciwko temu, bo do podobnej sytuacji doszło w ciągu następnej godziny jeszcze kilka razy. Gdy wyszedł na chwilę do toalety, Brytyjka wyjęła swój telefon, aby napisać wiadomość do przyjaciółki.
Wieczór jest wspaniały, świetnie się bawi, nie mogło chyba znaleźć lepszego towarzystwa. Para opuściła centrum koło 21. Kwadrans później kamery zarejestrowały ich spacer. Szli w kierunku hotelu Sky City, w którym Jesse wynajmował mieszkanie. Niespełna pół godziny później, dokładnie o 21.40, kamera umieszczona w hotelowej windzie nagrała, jak wchodzili do środka. Po minucie opuścili windę, wychodząc na korytarz. Było to ostatnie nagranie, na którym znalazła się brytyjska turystka, nie tylko tamtego wieczoru, ale i w ogóle. Następnego dnia, w niedzielę 2 grudnia, Grace obchodziła swoje 22 urodziny. Od samego rana jej Facebook był niemal bombardowany kolejnymi życzeniami. Ona jednak przez kolejne godziny nie odpisywała. Było to bardzo dziwne, ponieważ dziewczyna przyzwyczaiła wszystkich, że zawsze odpowiadała na każdą wiadomość, nawet najbardziej błahą. Tymczasem milczały jej social media, podobnie jak jej komórka. Ten brak kontaktu zaniepokoił jej rodzinę. Zarówno rodzice, jak i brat z utęsknieniem czekali na telefon od Grace. Chcieli złożyć jej życzenia i zapytać, jak mija pobyt w Nowej Zelandii. Próbowali zadzwonić, ale telefon wydawał się być poza zasięgiem. A może miała rozładowaną baterię? W ich głowach pojawiały się coraz to inne wytłumaczenia, ale wszystkie kończyły się w jeden sposób. Na pewno wkrótce zadzwoni. Przecież zawsze dzwoniła. Ale Grace milczała przez całe niedzielne popołudnie i wieczór. Nie odzywała się także w poniedziałek. Stopniowo ich zdenerwowanie zmieniało się w strach. Coś, czego początkowo nie chcieli zaakceptować, zaczynało nabierać realnych kształtów. Już nie mogli sobie tego dłużej tłumaczyć brakiem czasu na wykonanie połączenia do domu. Wszystko przecież wskazywało na to, że Grace musiało spotkać coś złego. W środę 5 grudnia ojciec dziewczyny postanowił zadzwonić na policję, żeby zgłosić zaginięcie. Tego samego dnia brat zamieścił na swoim Instagramie plakat informujący o zniknięciu siostry. Dołączył do niego krótką wiadomość. Moja siostra od 5 dni jest zaginiona. Nie wróciła do swojego pokoju w hostelu w Nowej Zelandii, a członkowie rodziny nie mieli z nią kontaktu od soboty 1 grudnia. Skontaktowaliśmy się już z ambasadą. Prosimy o udostępnienie tej informacji oraz kontakt, jeśli ktokolwiek posiada informacje dotyczące jej obecnego miejsca pobytu. Brytyjska policja natychmiast skontaktowała się ze swoimi odpowiednikami w Nowej Zelandii. Tamtejsi funkcjonariusze przyjęli zgłoszenie i od razu rozpoczęli poszukiwania zaginionej turystki. Potwierdzili, że 1 grudnia po południu Grace Millane opuściła swój hostel i od tego czasu nie meldowała się w nim. Początkowo nic jednak nie wskazywało, że Brytyjka mogła stać się ofiarą przestępstwa. Tak przynajmniej nowozelandzcy policjanci próbowali uspokoić przerażoną rodzinę, bo tak naprawdę oni sami nie wykluczali żadnego wyjaśnienia tej nieobecności. Nie mieliśmy żadnego śladu, żadnego punktu zaczepienia. Nikt jej nie widział, nikt nie wiedział, dokąd mogła się udać. Później ustaliliśmy, że przed swoim zaginięciem udała się na spotkanie z jakimś miejscowym chłopakiem, o którym nic nie wiedzieliśmy. Jednocześnie musieliśmy założyć, że stało się najgorsze. Policjanci postanowili przejrzeć dostępne nagrania z monitoringu. Na kilku z nich znaleźli Grace. Na niektórych z nich dziewczyna była w towarzystwie młodego mężczyzny, ale początkowo jego tożsamości nie udało się ustalić. W poszukiwaniu tego człowieka policyjni technicy sprawdzali konta w social mediach zaginionej. Znaleźli go na jej Facebooku. Pod ostatnim zdjęciem Grace zostawił swój komentarz. Jego profil wskazywał, że nazywał się Jesse Kempson i mieszkał w Oakland. Policjanci napisali do niego wiadomość, prosili o kontakt. Poinformowali, że dziewczyna, z którą spotkał się w sobotę, zaginęła, a on może być w tej sprawie cennym świadkiem. Kilka godzin później Jesse oddzwonił. Podał policjantom swój adres. Potwierdził też, że to on spędził z Grace sobotni wieczór. Jednocześnie zapewnił, że rozstali się w centrum miasta koło 22, a następnie każde z nich poszło w swoją stronę.
Policjanci znali już nagrania z windy hotelu, w którym mieszkał. I nie takiej odpowiedzi oczekiwali. Kamery zarejestrowały, jak wjechali razem windą na trzecie piętro. Następnego ranka, tuż po ósmej, Jesse zjechał sam. Wszystko wskazywało na to, że Grace nigdy nie opuściła hotelu. Po rozmowie z nim wiedzieli już, że kłamie. Tym sposobem stał się on głównym podejrzanym. Postanowiono go przesłuchać. W tym czasie inna grupa śledczych dokonała przeszukania w jego mieszkaniu. Nie znaleziono w nim niczego podejrzanego, żadnego przedmiotu należącego do zaginionej, żadnych śladów jej obecności, tak jakby tam nigdy nie była. Jeśli dziewczyna weszła do hotelu i nigdy z niego nie wyszła, to gdzie teraz była i czy wciąż żyła? Jesse podczas przesłuchania powtórzył swoje wcześniejsze słowa. Upierał się, że oboje rozstali się w centrum miasta. Detektywi byli zdumieni jego zeznaniem, ponieważ ich zdaniem podejrzany mieszkał w tym hotelu już od jakiegoś czasu i musiał sobie doskonale zdawać sprawę z tego, że są tam kamery. Tymczasem przesłuchiwany uparcie twierdził, że nic nie wie. Dopiero gdy śledczy pokazali mu zdjęcia przedstawiające kadry z monitoringu, Jesse przerwał przesłuchanie, poprosił o adwokata, a po rozmowie z nim odmówił składania dalszych wyjaśnień. Choć policjanci wiedzieli, że kłamie, to wypuścili go za kaucją. Do aresztowania potrzebne im były dowody, a tych jak na razie nie było. Liczyli na to, że znajdą je na innych nagraniach, które wciąż trafiały w ich ręce. Do Nowej Zelandii przybył ojciec zaginionej. Na specjalnej konferencji prasowej poprosił wszystkich potencjalnych świadków o zgłaszanie swoich obserwacji. Policjanci otrzymali kilka nowych tropów, ale nie pchnęły one śledztwa do przodu. Tymczasem detektywi skupili się na osobie podejrzanego. Szukali go na nagraniach z monitoringu i dość szybko udało im się ustalić, co robił i gdzie był dzień po tym, jak zaginęła Grace. Prześledziliśmy jego drogę i znaleźliśmy go w pobliskim sklepie. Kupił walizkę oraz środki czystości. Później udał się do pralni, gdzie oddał ubrania do prania. Ewidentnie był bardzo pochłonięty sprzątaniem. Wtedy postanowiliśmy jeszcze raz sprawdzić jego mieszkanie. Tym razem za pomocą luminolu, który w kontakcie z krwią sprawia, że zaczyna ona świecić w świetle UV. Badania wnętrza sypialni ukazały makabryczny obraz tego pomieszczenia. Na dywanie były duże ślady krwi, którą wcześniej próbowano nieudolnie wyczyścić środkami chemicznymi. Eksperci oszacowali, że jej ilość mogła wskazywać, że osoba, która ją utraciła, prawdopodobnie zmarła. Nie można było ustalić, że krew ta należała do Grace, ale policjanci otrzymali dowód, jakiego potrzebowali. W mieszkaniu podejrzanego doszło do czyjejś gwałtownej śmierci. Dalsze badania monitoringu dały detektywom możliwość prześledzenia tego, co dokładnie robił Jesse dzień po zaginięciu Grace i co najważniejsze, gdzie był. Po zakupie walizki i środków czystości wrócił do hotelu. Zamówił taksówkę, a następnie o 10:25 pojechał do wypożyczalni samochodów. 6 godzin później, jak gdyby nigdy nic, umówił się na randkę z jakąś kobietą, którą poznał przez internet. Gdy wrócił, wynajął odkurzacz przemysłowy i przez ponad pół godziny dokładnie sprzątał swoje mieszkanie. W 9:30 wieczorem wprowadził do windy wózek bagażowy. Pchał go z wielkim trudem, wioząc za nim wypchaną walizkę. Po wyjściu przed hotel podszedł do wynajętego wcześniej samochodu i walizkę schował w jego bagażniku. Odjechał, a do mieszkania wrócił dopiero późno w nocy. Następnego dnia zatrzymał się przy sklepie z narzędziami. Kupił szpadel. Następnie wsiadł do auta i odjechał. 2,5 godziny później wrócił. Kamera monitoringu zarejestrowała, jak wyrzucił do pojemnika na śmieci duży czarny foliowy worek. Później pojechał na myjnię, na której umył wynajęty samochód, w środku i na zewnątrz. Łopatę wyrzucił do śmietnika. Choć detektywi wiedzieli tylko to, co zobaczyli na nagraniach, byli już pewni, po co Jesse kupił łopatę i co znajdowało się w walizce, którą wyniósł z hotelu. Sprawę zaginięcia natychmiast przekwalifikowano na sprawę zabójstwa i ukrycia zwłok.
Jeszcze tego samego dnia Jesse został aresztowany i przewieziony na komisariat policji w Oakland. Podstawiony pod ścianą, przyznał się do tego, że Grace zmarła w jego pokoju, ale zaprzeczył, że doszło do zabójstwa. Przedstawił detektywom swoją własną wersję wydarzeń. Jego zdaniem 22-latka namówiła go na ostry seks z elementami BDSM. Prosiła, aby ją mocno związał i wykorzystał. W trakcie stosunku zażądała, żeby chwycił ją za szyję i zaczął podduszać. Zgodził się, choć na początku mocno się wahał. Gdy wychodził do łazienki wziąć prysznic, był przekonany, że jego kochanka zasnęła. Dopiero gdy wyszedł i zobaczył, że z nosa leci jej krew, dotarło do niego, że nie spała. Była martwa. Początkowo zamierzał wezwać karetkę, ale spanikował. Bał się, że widok, jaki zastaną ratownicy, sprawi, że wezmą go za mordercę i powiadomią policję. Już raz siedział w więzieniu za kradzież i nie chciał wrócić do celi. Postanowił więc pozbyć się ciała. Jednak nie uwierzyli mu ani policjanci, ani prokuratura. Jesse został oskarżony o zabójstwo z premedytacją, rozczłonkowanie zwłok i ukrycie ich. Nie miał już żadnego wyboru. Zgodził się więc wskazać śledczym miejsce, w którym zakopał walizkę. To było 9 grudnia. Koszmarny dzień. Każdy człowiek, każdy rodzic by się załamał. Sam mam córkę w podobnym wieku. Znaleźliśmy ją 10 metrów od głównej drogi, niecałe 20 kilometrów od miejsca, w którym ostatni raz widziano ją żywą. Niedługo później ojciec zabrał ciało swojej córki do domu, do Anglii. Następnego dnia o tym makabrycznym odkryciu napisały nowozelandzkie media. Opinia publiczna w tym kraju była wstrząśnięta. Na ulice miast wyszły tłumy, które domagały się ukarania sprawcy. Premier Nowej Zelandii podczas konferencji prasowej publicznie przeprosił rodzinę Grace za tragedię, jaka ich spotkała. Mówiąc to, pani premier sama płakała. Tuż przed procesem zabójcy doszło do kuriozalnej sytuacji. Na wniosek obrońców Jesse'ego, jego nazwisko zostało utajnione, ale niemal wszystkie dzienniki Wielkiej Brytanii zignorowały postanowienia sądu i w swoich artykułach przedstawiły pełne dane oskarżonego. Takie postępowanie publicznie skrytykował minister sprawiedliwości Nowej Zelandii, co w zbulwersowanej tym zabójstwem Wielkiej Brytanii zostało odebrane niemal jako dobry żart. W trakcie rozprawy na jaw wyszła prawdziwa twarz człowieka, który zabił Grace. Świadkowie przedstawiali go jako cynicznego manipulatora i notorycznego kłamcę, który bez przerwy wymyślał najróżniejsze rzeczy na swój temat. Dziewczynom poznanym przez internet przedstawiał się jako menadżer zespołów muzycznych, prawnik lub gwiazda sportu. Lubił przy tym wzbudzać litość, na przykład żaląc się kobietom, że jego matka umiera właśnie na raka. Co więcej, kilka kobiet, w których ramionach znajdował później pocieszenie, podczas składania swoich zeznań oskarżyło go o dokonanie gwałtów. Jedna z nich przyznała, że po randce znalazła się w jego mieszkaniu. Na miejscu Jesse stał się wulgarny i agresywny. Domagał się ostrego seksu, na co kobieta nie chciała się zgodzić. Wtedy zaczął ją dusić. Przestał dopiero wówczas, gdy zorientował się, że jego niedoszła kochanka nie żyje. Ale ona tylko udawała i przy pierwszej możliwej okazji uciekła z mieszkania i opuściła hotel. Nie zgłosiła później tej napaści na policję, ponieważ bała się, że jej oprawca odnajdzie ją i dokona zemsty. Medyk sądowy zeznał, że Grace została uduszona. Zaznaczył jednak, że nie była to śmierć przypadkowa, spowodowana stosunkiem, który wymknął się spod kontroli. Ucisk na szyję ofiary był bardzo silny i trwał około 5 minut, zanim zmarła. To, zdaniem eksperta, potwierdzało zamiar celowego odebrania życia. Obrona próbowała za wszelką cenę przeforsować teorię o nieszczęśliwym wypadku. Jednak na takie sztuczki prokuratura miała przygotowaną druzgocącą odpowiedź. Pokazano wyniki analizy telefonu 26-latka. Wynikało z nich, że w ciągu kilku godzin po śmierci wpisywał w internetową przeglądarkę takie hasła jak w którym miejscu kraju występują padlinożerne ptaki lub w jaki sposób uzyskać ogień o największej temperaturze. Gdy nie znalazł satysfakcjonującej odpowiedzi, zaczął wpisywać wprost pytania o to, jak skutecznie pozbyć się ciała oraz
jak ukryć zwłoki? Odpowiedzi na te pytania na pewno nie szuka osoba z czystym sumieniem. Oskarżony początkowo zachowywał na sali sądowej spokój i opanowanie. Czasami sprawiał nawet wrażenie, jakby to nie był jego proces. Dopiero z czasem, gdy na jaw zaczęło wychodzić coraz mroczniejsze oblicze sprawcy, załamał się i zaczął płakać. Nie wszyscy jednak uwierzyli w jego łzy. Opinia publiczna widziała w nim zręcznego oszusta, a oznaki jego skruchy odczytywano jako kolejną udawaną rolę, która miała pomóc mu w uniknięciu najwyższego z możliwych wyroków. Na nic zdało się również poruszone przez obrońcę trudne dzieciństwo oraz trauma, jakiej doświadczył po rozwodzie rodziców. Jego rodzice rozstali się, gdy miał zaledwie 9 lat. Nigdy się z tym nie pogodził. Jego brat został z matką, a on, choć tego nie chciał, zamieszkał z ojcem, który znęcał się nad nim fizycznie i psychicznie. Wychowywany w poczuciu niższości, zaczął kłamać, aby w oczach innych ludzi wypadać znacznie lepiej niż w rzeczywistości. Jednak, jak podkreślały nowozelandzkie media, nie on jeden miał trudne dzieciństwo, a nawet te najgorsze z możliwych nie mogą usprawiedliwiać popełnienia tak strasznego czynu, jakim było morderstwo. Podobnego zdania była ława przysięgłych, złożona z 7 kobiet i 5 mężczyzn. Nie dała się ona zwieść jego poczerwieniałej od płaczu twarzy. Po 5 godzinach obrad Jesse Kempson został jednogłośnie uznany winnym wszystkich zarzucanych mu czynów. Sędzia ogłosił wyrok. Dożywotnie pozbawienie wolności, z możliwością zwolnienia warunkowego, ale nie wcześniej niż po 17 latach odsiadki. Gdy ogłoszono wyrok, wszyscy obecni na sali dali upust swoim emocjom. Płakali przysięgli, policjanci, dziennikarze. Płakała publiczność. Jeszcze żadna sprawa zabójstwa w Nowej Zelandii nie wywołała takiego wstrząsu wśród opinii publicznej. Bardzo wiele osób żałowało nawet, że w naszym kraju nie obowiązywała kara śmierci, bo zdaniem ludzi tylko na taką karę zasługiwał. Jesse nigdy nie przyznał się do zabójstwa. Do dziś powtarza, że śmierć Grace była wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Kilkukrotnie odwoływał się od wyroku, który jest jego zdaniem rażąco niesprawiedliwy. Ostatni raz miało to miejsce 29 czerwca 2021 roku. Wszystkie jego wnioski zostały jednak odrzucone przez nowozelandzki sąd apelacyjny. Tym samym ten mężczyzna został pozbawiony ponownego odwołania się. Na wolność wyjdzie więc nie wcześniej niż w 2037 roku. Choć, jak podkreślają zgodnie nowozelandzcy eksperci od prawa karnego, szanse na to, że kiedykolwiek opuści on mury więzienia, są naprawdę niewielkie. Wyprawa nowożeńców. Kryminatorium. Wielki kanion, który znajduje się w amerykańskim stanie Arizona, jest jednym z cudów natury. Rocznie odwiedza go 5 milionów turystów z całego świata. Większość z nich pragnie jedynie podziwiać bajeczny krajobraz, stojąc w bezpiecznym miejscu. Są jednak i tacy, którzy decydują się na niebezpieczną wędrówkę. Nie wszyscy z niej wracają. Od połowy XIX wieku śmierć poniosło tam blisko 1000 osób. Oddzielną grupę śmiałków stanowią osoby decydujące się na spływ malowniczą rzeką Colorado, która przecina Wielki Kanion na długości niemal 450 km. O tym, jak trudne i niebezpieczne jest to wyzwanie, świadczyć może fakt, że tylko nielicznym do tej pory się to udało. W ramach swojego miesiąca miodowego wyzwanie to zdecydowali się podjąć nowożeńcy, Glenn i Bessie Hyde. To była jesień 1928 roku i do tego czasu tylko 45 osobom udało się w pełni przemierzyć łodzią całą długość kanionu. Byli to wyłącznie mężczyźni, a swoich wyczynów dokonywali na specjalnie zmodyfikowanych łodziach wiosłowych. Hajdowie pragnęli przebić wszystkich i zapisać się w historii Wielkiego Kanionu jako pierwsi ludzie dokonujący tej sztuki na własnoręcznie zbudowanej łódce płaskodennej bez napędu własnego.
Gdyby im się udało, Bessie Hyde stałaby się pierwszą kobietą, która przepłynęła rzeką Colorado cały Wielki Kanion. Tego ambitnego celu nigdy nie osiągnęli, przegrywając swoją walkę z potężnymi siłami natury. Do pokonania zabrakło im niespełna 70 kilometrów. 2 miesiące po rozpoczęciu wyprawy natrafiono na ich nienaruszoną łódź, wciąż wypełnioną rzeczami zaginionych. Ciał nowożeńców nigdy nie odnaleziono. Nigdy nie wyjaśniono, co tak naprawdę przytrafiło się Glennowi i Bessie. Koniec ich wyprawy stał się tym samym jedną z największych tajemnic Wielkiego Kanionu. I choć oficjalnie uznano, że oboje zginęli w nurtach niebezpiecznej rzeki, w prasie pojawiły się teorie mówiące, że ostatnie chwile nowożeńców mogły wyglądać zupełnie inaczej niż pierwotnie sądzono. 23-letnia Bessie Haley pochodziła ze wschodniego wybrzeża. Od dziecka uwielbiała sztukę. Marzyła także, aby grać w teatrze. Rodzice nie podzielali jej pasji, więc po ukończeniu szkoły średniej za namową swojego ukochanego uciekła z domu. Para zamieszkała razem, a młodzi szybko się pobrali. Jednak już po 2 miesiącach kobieta zażądała rozwodu, co w tamtym czasie było rzadkością. Gdy nowo poślubiony małżonek odmówił, Bessie uciekła ponownie, tym razem sama, zabierając ze sobą wszystkie oszczędności. Trafiła do odległej Kalifornii, gdzie w San Francisco rozpoczęła wymarzone studia na Wydziale Sztuk Pięknych. Wkrótce też napisała swój pierwszy tomik poezji, zatytułowany Wędrujące liście. Choć nigdy nie został on opublikowany, Bessie miała go zawsze przy sobie. Na początku 1927 roku, podczas swojej podróży szlakiem z San Francisco do Los Angeles, poznała Glenna Hyde'a. 30-latek wychował się w Kanadzie. Podczas rejsu mężczyzna opowiadał Bessie o swoim zamiłowaniu do przygód i dzikiej przyrody, czym natychmiast skradł jej serce. Ona też chciała podróżować i, podobnie jak jej nowy towarzysz, zapisać się w historii. Niedługo później zapisała w swoim pamiętniku. On jest niesamowity, tak inny od mojego nieudanego męża. Ma w sobie tyle pasji, że bez trudu obdziela nią wszystkich dookoła. Chyba zaraził mnie swoim pragnieniem dokonywania wielkich czynów. Wiem jedno, choć znam go krótko, nie wyobrażam już sobie życia bez niego. Na ląd zeszli razem i od tego momentu byli nierozłączni. Postanowili wziąć ślub, najszybciej jak to tylko możliwe. Był jednak jeden problem. Bessie miała już męża. Kobieta postanowiła temu zaradzić. W ówczesnych Stanach Zjednoczonych istniało tylko jedno miejsce, gdzie rozwód można było pozyskać szybciej niż ślub – w Nevadzie. Przez 6 tygodni mieszkała w tym stanie, aby uzyskać prawo stałego pobytu i móc podlegać pod obowiązujące tam bardzo luźne procedury uzyskiwania rozwodów, nawet bez zgody niechętnego współmałżonka. Ostatecznie dopięła swego. Z Nevady wyjechała wolna i szczęśliwa. Już dzień później ponownie była mężatką. Od męża przejęła nie tylko nazwisko, ale również jego pasje i plany. Pokochała spływy kajakowe, żeglarstwo, wędkarstwo i polowania. Jej drugim domem stały się łodzie, którymi oboje pokonywali liczne rzeki. Im bardziej niebezpieczne, tym lepiej. W swoim pamiętniku napisała: mój kościół zbudowany jest ze skał i z piasku, z czystym błękitnym niebem i łomoczącymi o brzeg falami. Gdy Glenn przedstawił jej plan swojej nowej wyprawy, była zachwycona. Zrobimy coś, czego nikt jeszcze przed nami nie zrobił. Przepłyniemy rzeką Colorado cały Wielki Kanion. Bez kamizelek ratunkowych, na własnoręcznie zbudowanej łódce.
bez wiosłowania, tylko dzięki prądowi rzecznemu i sile wiatru. Nie tylko będziemy najszybsi, ale ty, kochanie, staniesz się pierwszą kobietą, która pokona kanion. Cudowny pomysł, zróbmy to. Nie ma na co czekać. To będzie nasz wymarzony miesiąc miodowy. Później o naszej wyprawie napiszę książkę. Będziemy sławni i bogaci. Wiedziałem, że ci się spodoba. Już widzę te tłumy dziennikarzy, wywiady, wspólne wykłady. Kto wie? Może nawet ktoś zrobi o nas film albo skomponuje piosenkę? Zatem ruszajmy. Ameryko, przygotuj się. Oto nadchodzą nowi bohaterowie. Zbudowanie drewnianej łodzi płaskodennej zajęło Glennowi tylko 2 dni i kosztowało go nie więcej niż $50, co na obecne czasy byłoby wartością $700. Konstrukcja z wyglądu przypominała niewielką barkę rzeczną z 2 żaglami na dość niskich masztach. Do łódki przymocował 2 wiosła, po jednym na dziobie i rufie. Miały one za zadanie utrzymać łódź w odpowiedniej pozycji podczas płynięcia pod prąd. Imię nadała jej Bessie, deszczem w twarz. Była gotowa, by spełnić marzenia pary o sławie. Załadowali do niej zapasy pożywienia, aparat fotograficzny, broń, kilka gazet i czasopism, a nawet sprężynowy materac. Byli przecież nowożeńcami, a to był ich miesiąc miodowy. Od brzegu oddalili się pod koniec października 1928 roku w miejscowości Green River w stanie Utah. Do pokonania mieli blisko 450-kilometrowy niebezpieczny odcinek rzeki Colorado. Planowali ukończyć swój wyczyn w pierwszym tygodniu grudnia, niespełna 1,5 miesiąca później, co byłoby równoznaczne z pobiciem rekordu szybkości. Pierwszy miesiąc rejsu upłynął bez niespodzianek i komplikacji. Bessie odnotowała to w swoim dzienniku podróży, mającym posłużyć jej później do napisania książki o tej historycznej wyprawie. Wszelkie przeszkody pokonujemy zgodnie z planem. Co kilkadziesiąt kilometrów dobijamy do brzegu w celu uzupełnienia zapasów na jednej ze stacji rozlokowanych na dnie Wielkiego Kanionu. Lokalni rancherzy mają wszystko, czego potrzebujemy. Minęły prawie 4 tygodnie, odkąd jesteśmy na rzece. Dzisiaj spotkaliśmy korespondenta amerykańskiej agencji prasowej, któremu opowiedzieliśmy o naszej wyprawie. Wkrótce amerykańska agencja prasowa postanowiła obszernie relacjonować wyjątkową, pod każdym względem, podróż. Choć artykuły ukazywały się w wielu dziennikach równocześnie, ich treść prawie w ogóle się nie różniła. Państwo Hyde próbują przepłynąć niebezpieczną rzekę Colorado w łodzi wykonanej domowym sposobem. Spienioną rzeką, której błotniste i burzliwe wody pochłonęły już niejedno męskie życie, po raz pierwszy odważyła się ruszyć kobieta. Jeszcze nigdy żadna niewiasta nie zdołała pokonać tak długiego odcinka jednej z najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych rzek na kontynencie amerykańskim. Dziennikarze zwracali też uwagę, że poprzednie ekspedycje ustawiały na brzegach, w zakolach rzeki, zapasowe łodzie wypełnione potrzebnym sprzętem i żywnością. Hajdowie świadomie zrezygnowali z takiej praktyki. Chcieli pokonać cały odcinek bez jakiejkolwiek pomocy. Płyniemy 12 godzin dziennie i tyle samo czasu odpoczywamy. Średnio pokonujemy 15 km na dobę. Opuściliśmy kolejną stację, na której utknęliśmy z powodu złej pogody. Glenn twierdzi, że do celu dotrzemy 6 grudnia. Ja nie jestem tak optymistyczna i myślę, że dokonamy tego 3 dni później. Ostatnim znanym przystankiem w ich wyprawie był szlak o nazwie Bright Angel Creek. Tam wysiedli na brzegu. Był 17 listopada. W tym miejscu był również zakład fotograficzny prowadzony przez braci Kolb. Zarabiali oni na robieniu zdjęć turystom przemierzającym Wielki Kanion, a w swoim zakładzie mieli także niewielki sklepik z prowiantem. Nowożeńcy postanowili uwiecznić swój postój na kilku zdjęciach. Obiecali, że wrócą po nie zaraz po ukończeniu trudnej podróży. Emery Kolb,
Starszy z braci od razu zauważył coś, co uznał za bardzo niepokojące. Spojrzałem na ich łódź i zdębiałem. Nie mieli ze sobą ani jednej kamizelki ratunkowej. Ponieważ nikt nie powinien pływać po tak niebezpiecznej rzece bez kamizelek, zaproponowałem im sprzedaż kilku sztuk. Glenn odmówił, tłumacząc, że ich nie potrzebują, a ich wyprawa polega na dotarciu do celu bez wszelkich zabezpieczeń. Przespali noc w mojej stacji i następnego dnia odpłynęli. Kolb zwrócił również uwagę na to, że kobieta sprawiała raczej wrażenie osoby będącej na granicy swojej wytrzymałości. Była nerwowa, przemęczona i niechętna na kontynuowanie wyprawy. Gdy ubrana w modną sukienkę córka Emriego wyszła się z nimi pożegnać, Bessie westchnęła. Ciekawe, czy ja jeszcze kiedykolwiek ubiorę takie ładne buty? Nowożeńcy zgodzili się jeszcze zabrać ze sobą pasażera. Adolf Sutro przepłynął z nimi kilkanaście kilometrów i wysiadł w miejscu zwanym Szlakiem Pustelnika. Małżeństwu do pokonania pozostało około 200 kilometrów. Dziś już wiadomo, że Sutro był ostatnią osobą, która widziała Glena i Bessie żywych. Grudnia 1928 roku podróżnicy nie pojawili się w wyznaczonym przez nich celu wyprawy, który usytuowany był w kalifornijskim miasteczku Needles, na wschód od pustyni Mojave. Dziennikarze, którzy już tam na nich czekali, zastanawiali się, co mogło być przyczyną opóźnienia. Trasa była trudna, rzeka nieprzewidywalna, więc kilka dni ewentualnej zwłoki nie zmartwiło nikogo poza jednym mężczyzną. Był nim Rollin Hyde. Mijały kolejne dni, a łódź nowożeńców wciąż nie przybywała. Zniecierpliwieni dziennikarze powoli zaczęli opuszczać miasto. Byli przekonani, że para nie sprostała trudom wyprawy i przerwała ją gdzieś po drodze. Dywagowano, czy gdyby faktycznie tak było, nie mieliby żadnego powodu, aby się pojawić i pozować do zdjęć jako przegrani. Na miejscu pozostał już tylko stary Hyde, który jako jedyny przeczuwał, że musiało wydarzyć się coś złego. Natychmiast rozpoczął poszukiwanie zaginionego syna i synowej. Zatrudnił indiańskich tropicieli, którzy przeczesywali brzegi na odcinku kilkudziesięciu mil. Gdy podjęte przez niego działania nie przynosiły rezultatu, uzyskał zgodę na przeszukanie terenu z powietrza. Opłacony przez niego samolot pokonał blisko 400 kilometrów. Leciał wzdłuż rzeki na wysokości zaledwie 15 metrów. 19 grudnia pilot wypatrzył dryfującą łódź Hyde'ów. Nie dostrzegł jednak żadnego z małżonków. Następnego dnia niemal wszystkie amerykańskie dzienniki napisały o zaginięciu nowożeńców. Łódź małżeństwa została odkryta w odległości 70 km od celu ich wyprawy. Wyglądała na nienaruszoną, a w jej pobliżu nikogo nie było. W chwili obecnej uznaje się parę za zaginioną. Prawdopodobnie na jednym z niebezpiecznych progów rzecznych oboje wypadli za burtę. Jeśli przeżyli, musieliby wspiąć się po ścianach kanionu, aby wrócić do cywilizacji. Ktoś zwrócił uwagę, że najbliższe miejsce, gdzie pieszo mogli opuścić kanion, znajdowało się w odległości ponad 100 km od miejsca, w którym zniknęli. Pierwsi do opuszczonej łodzi dotarli bracia Kolb. Relacje starszego z nich przytoczył w swojej książce brat Dimok. Nie była uszkodzona i nadawała się do kontynuowania wyprawy. Cały bagaż był na swoim miejscu. Jedzenie, aparat fotograficzny oraz pamiętnik kobiety. Myślę, że gdyby oboje opuścili łódź z własnej woli, na pewno by tych rzeczy nie zostawili. Jeżeli wpadli do rzeki bez kamizelek, nie mieli żadnych szans na przeżycie. Poszukiwania zostały przerwane dwa dni przed końcem roku. Oficjalnie uznano, że Glenn i Bessie utonęli, a ich ciała porwał nurt rzeki. Eksperci nie dawali również zbyt wielu szans na to, że ciała kiedykolwiek zostaną odnalezione.
władze Arizony z czasem zaczęły narzekać na, ich zdaniem, zbyt duże koszty akcji poszukiwawczych. Gazety z czasem przestały interesować się małżeństwem i ich losem. Co więcej, niektórzy reporterzy zaczęli nawet oskarżać Hyde'ów o brak odpowiedniego przygotowania i doświadczenia. W prasie zaczęto nazywać ich amatorami, szukającymi mocnych wrażeń, a nawet żartowano sobie z ich domniemanej śmierci, nazywając hidingiem tak nieprzemyślaną i nieodpowiedzialną formę turystyki. Rodzina Glenna zmuszona była wielokrotnie bronić jego dobrego imienia. Jeanine Hyde, siostra mężczyzny, pisała obszerne listy do amerykańskiej agencji prasowej, w których dementowała każdą opublikowaną w prasie nieprawdziwą informację. Piszę do państwa w imieniu mojego brata, ponieważ nie ma go już wśród nas i nie jest w stanie sam się obronić. On i jego żona nie byli parą głupich młodzików, którzy szukali wrażeń podczas swojego miesiąca miodowego. Zanim wyruszyli, oboje przeczytali wszystkie dostępne materiały dotyczące rzeki. Wiedzieli, na co się porywają, a brat mój miał ogromne doświadczenie i umiejętności w tej dziedzinie. Można nawet powiedzieć, że dorastał na podobnych łodziach. Jego żona podzielała zamiłowanie Glenna do przygód, a swoimi umiejętnościami wiele mu nie ustępowała. Zrozpaczony ojciec wrócił do domu, ale nie poddał się. Wyznaczył nagrodę w wysokości $1000 za odnalezienie małżonków. Jako jedyny był przekonany, że wciąż żyją. Rok później wrócił do Arizony. Tam kontynuował poszukiwania na własną rękę. Nowa nadzieja pojawiła się po odkryciu, jakiego dokonano w opuszczonej chacie, nieopodal miejsca odkrycia łodzi. Był to wyryty na ścianie napis, wykonany przez jego syna. 31 listopada 1928 roku. Glenn i Bessie Hyde. Błędny zapis daty sugerował, że para przebywała tam 1 grudnia, już po opuszczeniu łodzi. Ostatni wpis Bessie w znalezionym na pokładzie pamiętniku miał miejsce 4 dni wcześniej. Ciał Hyde'ów nigdy jednak nie odnaleziono. Śmierć małżeństwa wydawała się być oczywista, a zagadka ich zaginięcia ostatecznie wyjaśniona. Jednak przez kolejne dziesięciolecia zaczęły pojawiać się mniej lub bardziej prawdopodobne teorie, sugerujące, że los nowożeńców mógł być zupełnie inny niż do tej pory sądzono. Wielu dziennikarzy i pisarzy podejmowało liczne próby odnalezienia choćby niewielkiego śladu po małżonkach. Przyglądano się relacjom świadków, analizowano dziennik kobiety oraz zlecano badania ludzkich kości, na które natrafiono gdzieś w Wielkim Kanionie. Do rąk czytelników trafiały publikacje zawierające nowe poszlaki na temat zakończenia tej historii. Za każdym razem były to teorie nad wyraz sensacyjne. Pierwsze wątpliwości wzbudziły relacje Adolfa Sutro, ostatniej osoby, która widziała nowożeńców żywych. Twierdził on, że Bessie miała stanowczo dość tej wyprawy. Dodatkowo była przerażona już na samą myśl o kontynuowaniu spływu. Jego słowa potwierdził zarówno Emery Kolb, jak i jego córka, będąca świadkiem odpłynięcia pary z ich stacji. Cały dzień była smutna i jakby nieobecna. Żałowała, że nie może ubierać się w piękne suknie i nosić kobiecych pantofli. Gdy przyszedł czas pożegnania, nie chciała wejść na pokład. Wtedy wywiązała się między nimi kłótnia, a następnie kobieta została podniesiona do góry przez męża i niemal siłą wniesiona na łódkę. Nie chciała płynąć dalej, ale została do tego zmuszona. Dziennik podróży, który prowadziła kobieta, nie potwierdzał jednak tych słów. Kolejne wpisy wychwalały piękno przyrody oraz podkreślały wielkie szczęście, jakie daje im ta wyprawa. Czy można sobie wyobrazić piękniejsze chwile niż wielka przygoda z ukochanym? To najcudowniejszy miesiąc miodowy, jaki mogłam sobie wyobrazić. Inspirujemy się nawzajem i razem motywujemy. Cel jest już blisko. Wielu autorów zgodnie uznało, że dziennik celowo był prowadzony przez nią w taki sposób, aby mógł później posłużyć potencjalnym badaczom ich historii.
Jako dowód, że Bessie w swoich wpisach nie była do końca szczera, przedstawiono ostatnie zdjęcie, jakie żonie wykonał Glenn w dniu 27 listopada. Dziwna jest to fotografia, jakby nawiedzona. Zrobiona z daleka, być może z łodzi. Kobieta siedzi w oddali, skulona pod skałami. Wydaje się z wielką niechęcią patrzeć w obiektyw. Zrozpaczona? Rozgniewana? Załamana? Któż to może dziś wiedzieć? Na pewno nie taką minę ma osoba, która, jak sama zapisała w tym dniu, czerpała z wyprawy ogromną przyjemność i szczęście. Spekulowano więc, że Bessie, doprowadzona do skrajnej desperacji, próbowała przekonać męża, by przerwał ekstremalną podróż. Niektórzy szli jeszcze dalej. Sugerowali, że po kolejnej odmowie lub kłótni po prostu zastrzeliła męża, a następnie uciekła, aby rozpocząć nowe życie pod zmienionym nazwiskiem. Byli również i tacy, którzy widzieli to zupełnie inaczej. To Glenn zastrzelił żonę, bo miał już dość jej ciągłego narzekania. O tym, że Bessie jednak przeżyła wyprawę, zrobiło się głośno w roku 1971. Właśnie wtedy, podczas jednej z wycieczek po Wielkim Kanionie, do turystów dołączyła starsza kobieta, która samotnie przemierzała jeden ze szlaków. Gdy przewodnik zaczął przy ognisku opowiadać historię zaginięcia i śmierci państwa Hajdów, nieznajoma nagle wstała i zabrała głos. Opowiada pan nieprawdę. Ja przeżyłam. Zszokowani turyści w milczeniu słuchali każdego słowa kobiety. Glenn przez cały czas źle mnie traktował. Miałam już tego dość. Tak samo jak miałam dość tej przeklętej wyprawy. Nie chciał jej przerwać, więc pewnej nocy, gdy spał, wzięłam nóż i dźgnęłam go kilka razy. Gdy go zostawiłam, jeszcze żył, ale mnie to już w ogóle nie obchodziło. Po opuszczeniu kanionu rozpoczęłam nowe, szczęśliwsze życie. Kolejnego dnia kobieta zniknęła. Przewodnik twierdził, że była podobna do Bessie, którą znał z archiwalnych zdjęć. Odnalazł ją kilka miesięcy później na innym szlaku, ale ona wówczas kategorycznie zaprzeczyła, aby kiedykolwiek przyznała się do bycia zaginioną Bessie. Jedni twierdzili, że starsza pani wszystko sobie wymyśliła. Inni byli przekonani, że mówiła prawdę, ale wycofała swoje przyznanie się w obawie przed aresztowaniem za popełnienie zabójstwa. Od tamtej pory w Wielkim Kanionie nikt jej nie widział. Zupełnie inna teoria pojawiła się 6 lat później, blisko pół wieku po zaginięciu pary. Po śmierci Emery'ego Kolba, jednej z ostatnich osób, które spotkały nowożeńców, na terenie jego domu odnaleziono ukryty szkielet mężczyzny. W jego czaszce widniała dziura po kuli. Od razu pojawiła się hipoteza, że te szczątki należą do Glenna, który został zastrzelony przez samego Kolba. W tej hipotezie trudno doszukać się informacji, czy razem z mężem zginęła też Bessie, a jeżeli tak, to co Kolb zrobił z jej szczątkami. Ta wersja zdarzeń wkrótce została obalona przez Elizabeth Ross, lekarkę sądową z Arizony. Kości ujawnione w roku 1977, które pierwotnie przypisano Glennowi, z pewnością do niego nie należą. Zmarły był zbyt młody. Nie pasują też rysy twarzy. Szacowany czas śmierci wyznaczono na lata 1931-32. Nadzieja na kolejny przełom w rozwiązaniu tej zagadki pojawiła się w roku 92, tuż po śmierci 81-letniej Georgie White. Była to jedna z najbardziej znanych przewodniczek po Wielkim Kanionie. Rodzina, która porządkowała jej rzeczy osobiste, dokonała zaskakującego odkrycia, które miało dowodzić, że Georgie to w rzeczywistości Bessie Hyde. Miała przeżyć i ze zmienioną tożsamością niemal do końca swoich dni oprowadzać turystów w pobliżu miejsca zaginięcia. Odnaleziony akt urodzin pani White różnił się od tego, którym kobieta posługiwała się na co dzień. Według niego przyszła na świat jako Bessie DeRose.
Zbieżność imion jeszcze o niczym nie świadczyła, ale już znaleziony razem z dokumentem rewolwer, taki sam, jakim posługiwał się Glenn, a którego na łodzi nie znaleziono, już tak. Kolejne znalezisko zelektryzowało wszystkich. Z pudełka zamkniętego w nocnej szafce wyciągnięto oryginalny akt zawarcia małżeństwa przez Glenna i Bessie Hyde, datowany na dzień 12 kwietnia 1928 roku. Czy były to niepodważalne dowody na to, że ta historia zakończyła się zupełnie inaczej niż do tej pory sądzono? Historyk Brad Dimock w swojej książce stwierdził, że nie. Nigdy nie znaleziono niepodważalnych dowodów na potwierdzenie tej hipotezy. Wczesne życie przewodniczki jest bardzo dobrze udokumentowane i nie ma powodów, aby podejrzewać, że zostało przez nią sfałszowane. Poza tym, na swoich zdjęciach z młodości znacznie różni się od Bessie. Należy przypuszczać, że kobieta zafascynowana historią zaginięcia nowożeńców zakupiła ich akt małżeństwa na jednej z aukcji staroci. Poza tym, jeśli wierzyć jej rodzinie, ona sama nigdy nikomu nawet nie zasugerowała, że może być zaginioną Bessie Hyde. A może przez całe życie starała się ukryć prawdę o sobie. Ciekawe jest również to, że Georgie podobno nigdy nie wpuściła nikogo do swojego pokoju, nawet dzieci i wnuków. Czy bała się zdemaskowania? Choć historycy kategorycznie wykluczają taką możliwość, wiele osób jest święcie przekonanych, że Bessie nie zginęła we Wielkim Kanionie, a mordując swojego męża miała wystarczający powód, aby za wszelką cenę ukrywać swoją prawdziwą tożsamość. Jako ciekawostkę należy zauważyć, że Georgie White osiągnęła to, czego nie udało się dokonać Bessie. W roku 1952 stała się pierwszą kobietą, która przemierzyła rzekę Colorado przez całą długość Wielkiego Kanionu. Hipotez na temat tej sprawy jest wiele, ale poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak wyglądały ostatnie chwile życia Glenna i Bessie, trwają nadal. I z pewnością trwać będą przez kolejne lata. Choć liczni autorzy cały czas prześcigają się w wymyślaniu najróżniejszych zakończeń tej historii, pisarz i publicysta Jeff Lauderback uważa, że prawdopodobna jest tylko jedna wersja wydarzeń. Odcinek rzeki, na którym zaginęli nowożeńcy, nie był w tym czasie w ogóle zbadany. Naniesiono go na mapy dopiero w roku 1928. Zdaniem najbardziej doświadczonych przewodników to jeden z najniebezpieczniejszych obszarów rzeki. Przypuszcza się, że małżeństwo nie miało odpowiedniego sprzętu, aby poradzić sobie z ogromną prędkością, jaką łodzie osiągają na tym kilometrze. Doprowadziło to do ich wypadnięcia za burtę i utonięcia. Czy wpadli do wody oboje w tym samym momencie? A może, jak chcą niektórzy, to Bessie pierwsza wypadła za burtę, a Glenn chciał ją ratować, wskoczył za nią i też poniósł śmierć. Trudno będzie to obecnie ustalić, ale jak powszechnie wiadomo, im więcej domysłów, tym więcej legend. Amerykański historyk, pisarz i podróżnik Brad Dimock poświęcił ponad połowę swojego życia na badanie historii zaginięcia Glenna i Bessie. Aby jeszcze lepiej zrozumieć to, przez co małżonkowie musieli przejść, osobiście wybrałem się na wyprawę szlakiem nowożeńców. Miałem najnowocześniejszy sprzęt i stały kontakt z ekipami ratunkowymi, a mimo to wiele razy byłem bliski poddania się i zrezygnowania. Szczęśliwie udało mi się pokonać rzeką Colorado cały Wielki Kanion. Oni byli tam jednak zupełnie sami. Jestem pod wielkim wrażeniem ich determinacji i odwagi. Efektem jego badań była książka zatytułowana Utonęli bez dźwięku. Tragiczny miesiąc miodowy Glenna i Bessie Hyde nad rzeką Colorado. Książka niestety nigdy w Polsce nie została wydana. Jednak jej angielska wersja zawiera mnóstwo niepublikowanych nigdzie wcześniej zdjęć, wykonanych przez braci Kolb zarówno z poszukiwań pary, jak i z momentu odnalezienia porzuconej łodzi. Choć od premiery książki minęło już blisko 20 lat, w dalszym ciągu pozostaje ona najpełniejszą i najlepiej udokumentowaną publikacją poświęconą tej tragicznej historii.
Autor poddał wnikliwej weryfikacji wszystkie możliwe teorie i hipotezy, rozkładając je na czynniki pierwsze, a następnie rozprawił się z nimi w sposób nie pozostawiający wątpliwości. Sam główny tytuł książki, Utonęli bez dźwięku, jest bardzo symboliczny i odnosi się do pierwszego wiersza napisanego przez Bessie Hyde. Znajduje się on na niewydanym nigdy tomiku zatytułowanym Wędrujące liście, którego rękopis został odnaleziony na porzuconej łodzi. Posłuchajcie. Och, mamo droga, przyjdź proszę. Moja lalka utopić się musi. Kiedy wrzuciłam ją do strumienia, utonęła bez dźwięku. Oczy jej wypełniły się łzami. Gdzież jest teraz moja biedna lalka? Być może zmieniła się w syrenę i wypłynęła na otwarte morze. Czy może być lepsza puenta tej historii niż przelane na papier słowa samej Bessie, która chcąc zapisać się w historii, stała się ważną częścią amerykańskiego folkloru z okolic Wielkiego Kanionu? Ona i jej mąż są dziś uznawani przez miejscowych przewodników za symbol starcia człowieka z przyrodą oraz jego odwiecznych prób ujarzmienia dzikiej natury. Historie takie jak ta pokazują, że w starciu z potężnymi żywiołami człowiek z góry skazany jest na porażkę, zwłaszcza jeśli do takiej walki staje nieprzygotowany i zbyt pewny siebie. Podróż poślubna na Mauritiusie. Marzyła o założeniu białej sukni i welonu. O tym, by ojciec odprowadził ją do ołtarza, by ukochany mężczyzna przysiągł jej miłość aż po grób. W końcu te marzenia się spełniły. W niewielkim kościele, do którego zwykle chodziła na niedzielne msze, zgromadzili się najbliżsi. Mówili, że są parą idealną. Państwo młodzi, Michaela Hart i John McCarivy, czekali na ten moment 2 lata. Mężczyzna zabrał wcześniej swoją ukochaną na wakacje do Paryża. Tam jej się oświadczył. Na pamiątkę tego wyjazdu ustalili termin ślubu na 30 grudnia 2010 roku. Była to podwójna okazja do świętowania, bo dzień później kobieta obchodziła swoje 27 urodziny. Podczas wesela uśmiech nie schodził jej z twarzy. Powtarzała bliskim, że to najszczęśliwsza chwila w jej życiu i chciała, żeby trwała jak najdłużej. Oboje nie mogli doczekać się wspólnego życia. Chcieli wprowadzić się do nowego domu, założyć własną rodzinę. Michaela chciała zostać matką. Wychowywała się z 3 starszymi braćmi. Dobrze wspominała swoje dzieciństwo. Miała nadzieję, że z mężem spełnią się w roli rodziców. Pewnego dnia, bo na razie po prostu chcieli nacieszyć się swoim małżeństwem. Oboje pragnęli tego samego. Zwyczajnego, spokojnego życia. Wyznawali podobne wartości i w jednakowy sposób patrzyli na świat. Wróżono im udane życie małżeńskie. Długie i szczęśliwe. Życie jak z bajki. Poznali się w 2005 roku w Belfaście. Ona studiowała pedagogikę, a on biznes. Ponadto był utalentowanym sportowcem. Trenował futbol gaelicki, uwielbiany w szczególności przez Irlandczyków. W tej grze drużyny liczą po 15 zawodników. Punkt zdobywa się przez wkopanie lub wbicie ręką piłki do bramki. Michaela była ogromną fanką tej dyscypliny i to właśnie ona ich połączyła. Głównie za sprawą jej ojca, który lata wcześniej trenował ten sport. Później został menadżerem sportowym, odnoszącym spore sukcesy. Córka zawsze go wspierała. Zjawiała się praktycznie na każdym meczu. Ojciec powtarzał, że córka była jego największym wsparciem. Kiedy zapraszano go do różnych programów telewizyjnych, ona często mu towarzyszyła. Choć miał jeszcze 3 synów, to najsilniejsza więź łączyła go właśnie z córką. Pochodzili z okolic Ballygowley w Irlandii Północnej. Rodzice zaszczepili w swoich dzieciach potrzebę pielęgnowania narodowej tradycji i korzeni. W szczególności zadbali o to, by poza angielskim ich pociechy znały swój ojczysty język.
a to najbardziej spodobało się Michaeli. Po skończeniu studiów rozpoczęła pracę w szkole. Została nauczycielką irlandzkiego. Michaela żyła w duchu katolickich wartości. Wiara była dla niej jednym z najistotniejszych elementów. Z tego względu nigdy nie piła alkoholu. Należała do organizacji propagującej abstynencję. Zachęcała do tego szczególnie młodzież. Była również zwolenniczką czystości przedmałżeńskiej. Dlatego wraz z Johnem podjęli decyzję, że zamieszkają razem dopiero po ślubie. On podzielał jej przekonanie. Znajomi i rodzina uważali ich za parę idealną. Michaela nie mogła doczekać się chwili, w której ubierze białą suknię i welon. W internecie można znaleźć jej fotografie, które wykonano w dniu ślubu. Widać na nich uśmiechniętą od ucha do ucha kobietę. Kupili dom, w którym jeszcze do końca nie zdążyli się urządzić. Nie spędzili w nim ani jednej nocy. Chcieli zrobić to dopiero po tym, jak już oficjalnie zostaną mężem i żoną. Jednak najpierw czekała ich podróż poślubna. Ponad 2 tygodnie odpoczynku i cieszenia się z pierwszych chwil małżeństwa. Państwo McAreevy spędzili początek miodowego miesiąca w Dubaju. Ich następnym przystankiem była niewielka rybacka miejscowość na Mauritiusie, wyspiarskim państwie we wschodniej części Afryki nad Oceanem Indyjskim. Wybrali grą głup, która od lat cieszy się sporą popularnością wśród brytyjskich turystów. Najczęściej wybierają się tam ludzie, którzy chcą odpocząć, leżąc przy basenie i popijając drinka. Michaela i John dotarli tam w sobotni wieczór, 8 stycznia 2011 roku. Po przybyciu zameldowali się w luksusowym kompleksie hotelowym, w którego skład wchodziło kilka budynków przypominających luksusowe domki. Niedzielę spędzili na odpoczynku. Skorzystali ze spa. Kamery monitoringu uchwyciły parę na hotelowym korytarzu. Zachwycali się miejscem, w którym byli. Ten 5-gwiazdkowy obiekt przewyższał ich oczekiwania. Następnego dnia, w poniedziałek, on pograł przez chwilę w golfa. Ona w tym czasie się opalała. Później zjedli lunch w restauracji. Większość gości piła alkohol, ale nie Michaela, która była przecież abstynentką. Jej mąż również nie sięgał po napoje z procentami. Oboje pili wyłącznie herbatę. Ustaliliśmy, że kobieta nagle postanowiła wrócić na chwilę do swojego hotelowego pokoju. W lodówce zostawiła czekoladowe batony. Poszła po nie, żeby zjeść je do herbaty. Mąż potwierdził, że był to jej codzienny rytuał. Nie wyobrażała sobie kubka ciepłego napoju bez słodyczy. On w tym czasie został w restauracji w pobliżu basenu. Około 40 minut później John zjawił się w recepcji. Powiedział, że nie może dostać się do swojego pokoju. Drzwi otwierały się tam wyłącznie za pomocą karty magnetycznej. On swoją zgubił. Szukał jej przez kilka minut w pobliżu basenu. Wejście na patio również było zamknięte. Zmartwił się, że żona nie wróciła. Restauracja, w której siedzieli, znajdowała się zaledwie kilka kroków od budynku, w którym mieścił się ich pokój. Poszedł sprawdzić, co ją zatrzymało na tak długo. Pukał, wykrzykując przy tym jej imię, ale ona nie otworzyła. Intuicja podpowiedziała mu wtedy, że musiało stać się coś złego. W recepcji nie wydano mu zapasowej karty. Zamiast tego, boy hotelowy poszedł z nim, aby otworzyć drzwi. Zaraz po wejściu do środka, John usłyszał dźwięk lejącej się do wanny wody. Natychmiast zajrzał do łazienki. Po chwili chyba wszyscy w hotelu usłyszeli jego krzyk. Jako pierwszy na miejsce przybiegł hotelowy ochroniarz. To on powiadomił recepcję o zaistniałej sytuacji. Widok był przerażający. W milczeniu obserwował, jak mąż wyciąga swoją ukochaną z wanny. Reanimuje ją, próbując przywrócić funkcje życiowe. Płacze, krzycze i błaga, by w końcu się ocknęła. Po chwili przyjechała karetka. Ratownicy niestety stwierdzili zgon. Pierwsi funkcjonariusze przybyli tam po 30 minutach. Na początku myśleli, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Poinformowano ich, że w hotelu ktoś najprawdopodobniej się utopił. Nie znali szczegółów. Nie wiedzieli, czego mogą się spodziewać. Jednak szybko okazało się, że do śmierci doszło w hotelowej łazience, a nie w basenie.
Gdy tylko spojrzeli na ciało kobiety, od razu wiedzieli, że została zamordowana. W policyjnym raporcie szczegółowo opisano miejsce zbrodni. W części sypialnej pokoju znajdowało się łóżko, szafa na ubrania, komoda, kanapa, telewizor, stolik i dwa krzesła. Natomiast obok drzwi wejściowych było przejście do łazienki. Policjanci zwrócili uwagę, że pościel na łóżku była pognieciona. Na podłodze leżały otwarte walizki z niewypakowanymi do końca ubraniami. Niektóre rzeczy zostały porozrzucane, jednak funkcjonariusze nie potraktowali tego jako coś niepokojącego. Dla nich był to po prostu niewielki bałagan, którego nowożeńcy nie zdążyli jeszcze uprzątnąć. Jednak zanim śledczy się tam zjawili, przez pokój przewinęło się wiele osób postronnych. Pracownicy hotelu, ratownicy medyczni, ciekawscy gapie, którzy nie mogli się powstrzymać i musieli sprawdzić, co takiego się wydarzyło. Naniesiono wiele nowych śladów, a część uległa zniszczeniu. W dodatku ciało zmarłej wyjęto z wanny tuż przed przybyciem służb. Kontakt z jej skórą i ubraniem miał nie tylko mąż, ale również ktoś z obsługi hotelowej. Jeszcze śledztwo nie zdążyło ruszyć, a już pojawiło się kilka błędów. Policja na początku skupiła swoją uwagę na Johnie. Życiowi partnerzy nierzadko okazują się sprawcami zbrodni na bliskich im osobach. Choć myśl o tym, że mąż zabił żonę zaledwie 12 dni po ślubie, wydawała się straszna. To jednak zdaniem miejscowej policji było całkiem prawdopodobne. 26-latka zakuto w kajdanki i przewieziono na pobliski komisariat. Przesłuchanie trwało kilka godzin. W kółko zadawano mu te same pytania, ale on uparcie powtarzał, że nie zabił żony. W czasie, kiedy doszło do tragedii, był w zupełnie innym miejscu. Czekał na nią w restauracji obok basenu. Obsługa hotelowa potwierdziła jego wersję. Podejrzany mężczyzna w chwili zabójstwa nie przebywał w pokoju. Nie było go na miejscu zbrodni. Udało nam się potwierdzić słowa męża zamordowanej. Kobieta wyszła z restauracji sama. Dopiero po upływie 30 minut on poszedł sprawdzić, co ją zatrzymało. Nie mógł wejść do środka, więc poprosił o pomoc. Później nikt nie chciał się do tego przyznać, że traktowano go jako podejrzanego. Śledczy stwierdzili, że po prostu to było rutynowe przesłuchanie. Jakiś czas później John wyjawił, co takiego wydarzyło się w pokoju przesłuchań. Policjanci byli wobec niego opryskliwi. Jeden z nich podobno zapytał nawet, dlaczego płacze. Przecież jest jeszcze młody i może ożenić się ponownie. W obliczu tej sytuacji należało znaleźć innego podejrzanego lub podejrzanych. Bo takiej możliwości nie wykluczono. W zbrodni mogło przecież uczestniczyć więcej osób. Sekcja zwłok wykazała, że 27-latka zmarła w wyniku uduszenia spowodowanego naciskiem na szyję. Siniaki i uszkodzenia tkanek wskazywały, że sprawca dusił ją za pomocą ręki, a później przycisnął przedramię do jej obojczyka. Lekarz sądowy stwierdził, że do zgonu doszło pomiędzy godziną 14:30 a 15:00. Na początku ktoś ją popchnął. Upadła i uderzyła głową o podłogę, o czym świadczyły obrażenia. Chciała uwolnić swoją szyję z ucisku napastnika, jednak nie dała rady. Natomiast na skórze pozostały zadrapania, które wskazały, że podjęła próbę walki. Atak trwał około 2-3 minuty. W hotelu sprawdzono, w jakich godzinach tego dnia otwierano drzwi do pokoju nowożeńców. Michaela użyła swojej karty o 14:44. Dwie minuty wcześniej ktoś inny wszedł do środka. Napaść nastąpiła od razu. A to oznaczałoby, że najpóźniej o 14:47 kobieta już nie żyła. Ślady na jej ciele wykluczyły motyw seksualny. Zaatakowano ją od tyłu, co śledczym sugerowało, że zbrodnia nie miała osobistego wydźwięku. Uznano, że zabójca i ofiara nie znali się. Nie istniały pomiędzy nimi żadne więzi uczuciowe. Wykluczono także możliwość, aby mordu dokonano używając jakichś przedmiotów, np. paska czy liny. Zabójca posłużył się wyłącznie własnymi rękoma. Choć w niektórych artykułach pojawia się informacja o wykorzystanej plastikowej torbie.
jednak brak takiej wzmianki w oficjalnych źródłach. Śledczy uważali, że była to zbrodnia o podłożu finansowym, próba kradzieży, która ostatecznie przerodziła się w brutalne zabójstwo. Profil zabójcy mówił, że sprawcą był mężczyzna, bądź kilku mężczyzn, którzy w akcie desperacji postanowili okraść młodych obcokrajowców. Planując dokonanie kradzieży, nie wzięli pod uwagę wszystkich potencjalnych scenariuszy, między innymi tego, że ktoś może im przeszkodzić. Nie mieli przy sobie żadnego przedmiotu, który mogliby wykorzystać jako narzędzie zbrodni, dlatego użyto własnych rąk. Okazali się sprawcami niezorganizowanymi. Przyjęto za pewnik, że był to ktoś z obsługi hotelowej. Ktoś, kto miał dostęp do recepcji lub biura ochrony. Sprawdzono, że o 14:42 użyto karty znajdującej się w tym drugim miejscu. Zastanawiający był też wątek związany z włożeniem ofiary do wanny i odkręceniem wody. W późniejszym czasie na ten temat wypowiedział się jeden z brytyjskich kryminologów. Jego zdaniem zabójcy często czują potrzebę ukrycia zwłok. Najczęściej dokonują tego przez zakopanie. Jednak nie mając takiej możliwości, szukają czegoś w zamian. W tym przypadku sprawca postanowił umieścić kobietę w wannie, a spływająca woda miała zatrzeć ślady. 24 godziny po zabójstwie maurytańska policja ujęła trzech podejrzanych. Każdy z nich pracował w hotelu. Na miejscu zbrodni znaleziono próbki DNA, które nie należały ani do ofiary, ani do jej męża. Materiał pobrano głównie z zabezpieczonych odcisków palców i dłoni. Policja przejrzała hotelowy monitoring. Niestety okazało się, że nie wszędzie były zainstalowane kamery. Żadna z nich nie była bezpośrednio skierowana na drzwi oznaczone numerem 1025, czyli na pokój nowożeńców. Natomiast jedno z nagrań przedstawiało trzech mężczyzn, którzy kręcili się w pobliżu tego miejsca w czasie, kiedy doszło do zbrodni. Zdaniem policji zachowywali się dziwnie, zupełnie jakby coś knuli. Z tego powodu ich aresztowano. Sprzątacza Avinasha oraz Sandipę, będącego kierownikiem tej części obiektu, oskarżono o dokonanie morderstwa. Natomiast Raya, również pracującego na stanowisku sprzątacza, o współudział w zbrodni. Dlaczego śledczy uważali, że to właśnie oni byli winni? Przy jednym z nich odnaleziono uniwersalną kartę magnetyczną, której brakowało w biurze ochrony. Na jej miejsce ktoś podłożył podróbkę. Dzięki tej skradzionej karcie można było otworzyć niemal każde drzwi w hotelu. Policjanci byli przekonani, że właśnie w ten sposób sprawcy weszli do pokoju nowożeńców. Raj nie przyznał się do winy, natomiast dostarczył śledczym interesujących wyjaśnień. Powiedział, że to dwaj pozostali aresztowani zabili Irlandkę. Nie widział tego na własne oczy, ale słyszał. Mógł zareagować i wtedy prawdopodobnie uratowałby jej życie. Jednak tego nie zrobił. Zeznał, że doznał ataku paniki i nie wiedział, jak powinien postąpić. Pracował w innej części budynku i tylko przez przypadek znalazł się wtedy w pobliżu tego pokoju. Słyszał podejrzane głosy. Między innymi przerażający krzyk kobiety, świadczący, że działa jej się krzywda. Po chwili zauważył Avinasha i Sandipa. Podszedł do nich. Dlatego kamery monitoringu uchwyciły ich razem. Powiedział, że jego koledzy byli spoceni i wyglądali na wzburzonych. Porozmawiał z nimi przez chwilę i w tej krótkiej konwersacji mężczyźni podobno wyjawili mu, że właśnie przed chwilą zabili kobietę. Kilka miesięcy później brytyjskie media przeprowadziły wywiad z tym mężczyzną. Przeprosił bliskich zamordowanej, że nie zareagował na jej krzyk i nie udzielił pomocy. W każdym razie oddalono wobec niego wszelkie zarzuty. Natomiast podtrzymano je w przypadku dwóch pozostałych podejrzanych. Kilka dni później aresztowano dwóch mężczyzn z ochrony hotelu. Jednemu z nich zarzucano, że dostarczył zabójcom kartę magnetyczną i podłożył w biurze tę podrobioną. To potwierdził jego 26-letni kolega, Dasen. Jego również ujęto pod zarzutem uczestnictwa w zbrodni. Jego odciski palców znaleziono na meblach w pokoju małżeństwa. Jednak wkrótce obu wypuszczono na wolność. Ostatecznie nie wniesiono przeciwko nim oskarżenia. W areszcie pozostały dwie osoby i jedna z nich w końcu przyznała się do winy.
Avinash potwierdził podejrzenia policji i dziennikarzy. Powiedział, że wspólnie z kolegą chcieli okraść parę. Dzień przed tragedią, podczas sprzątania, zauważył portfel, z którego wystawały banknoty. Powiedział o tym kierownikowi. Dlatego wspólnie obmyślili plan kradzieży. Jednak w trakcie włamania niespodziewanie kobieta zjawiła się w pokoju. Bali się, że stracą pracę, więc ją zabili. Zakładali, że to będzie dla nich szybki skok. Zero strachu i ryzyka, przecież pokój był zupełnie pusty. Jednak zdążyli tylko wejść i podejść do toaletki. Wtedy zobaczyli otwierające się drzwi. Niespodziewanie stanęła w nich Michaela. Gdy zauważyła włamywaczy, przerażona chciała stamtąd wybiec i zaalarmować obsługę hotelu. Złodzieje nie zamierzali jej na to pozwolić. Avinash ją popchnął. Sandeep zaczął dusić. Chwilę później młoda Irlandka już nie żyła. Zwłoki włożyli do wanny, by zmyć z nich pozostawione przez siebie ślady. Działali w pośpiechu i strachu. Jakiś czas później podejrzany zmienił wersję wydarzeń. Stwierdził, że nikogo nie zabił. Jego przyznanie się do winy mieli wymusić na nim funkcjonariusze. W pokoju przesłuchań podobno doszło do poniżeń i tortur. Między innymi policjanci mieli uderzać go prętem w pięty, podtapiać oraz dusić ręcznikiem. Nie miał wyjścia. Bał się, że zrobią mu jeszcze większą krzywdę. Dlatego złożył podpis pod przyznaniem się do winy. Jednak podczas późniejszego procesu uparcie powtarzał, że jest niewinny. Drugi mężczyzna od początku mówił, że nie miał nic wspólnego z tą zbrodnią. W czasie, kiedy do niej doszło, rozmawiał przez telefon z własną siostrą. Tak przynajmniej zapewniał śledczych, choć bilingi tego nie potwierdziły. O przemocy ze strony policjantów przekonywał również 26-latek z ochrony hotelu. Jeden z nich podobno przystawił mu do głowy pistolet. Kazali mu potwierdzić, że był świadkiem kluczowej sceny, że widział, jak kolega z ochrony przekazywał kartę magnetyczną. Jednak to wszystko miało być kłamstwem, bo tak naprawdę niczego nie widział. Tak brzmiała jego druga wersja. Ostatecznie obaj opuścili areszt. Nie postawiono im zarzutów i nie znaleziono innej odpowiedzi na istotne pytanie. W jaki sposób zabójcy zdobyli kartę? Sandeep i Avinash stanęli przed sądem w 2012 roku. Mimo to w tej sprawie wciąż było kilka wątpliwości. Chociażby to, że żadna z próbek DNA znaleziona na miejscu zbrodni nie odpowiadała profilowi genetycznemu oskarżonych. Zabezpieczone dowody przesłano do brytyjskiego laboratorium kryminalistycznego. W trakcie procesu prokurator przekonywał, że to wcale nie musi świadczyć o ich niewinności. Mogli przecież zadbać, aby nie zostawić po sobie śladów. Obrona z kolei wypunktowała szereg niepowodzeń przeprowadzonego śledztwa. Doniesienia o przemocy wobec aresztowanych okazały się tylko wierzchołkiem góry lodowej. Było jasne, że miejsce zbrodni nie zostało odpowiednio zabezpieczone. Dostęp do niego miało wiele osób z hotelu, przez co mogło dojść do zanieczyszczenia tej przestrzeni i sporej części materiału. Zasugerowano nawet możliwość podrzucenia dowodów. W początkowych słowach podejrzanego pojawiła się wzmianka o portfelu należącym do Johna. Policjanci znaleźli portfel na miejscu i zabrali na komisariat, ale wkrótce zwrócili go właścicielowi. Jak się później okazało, nie pobrano z niego odcisków palców. Nie przesłuchano też wielu osób, które mogły zobaczyć lub usłyszeć coś istotnego dla śledztwa. W międzyczasie niektórzy goście zdążyli wymeldować się już z hotelu. Nie poinformowano ich o tym, że powinni złożyć zeznania. Sami policjanci również nie zapukali do ich drzwi. Niektórym chętnym nawet to uniemożliwiano. Między innymi pewnej parze, która nie znała ani angielskiego, ani francuskiego. Taka sytuacja niestety miała miejsce, ale na początku jako szef policji nie byłem w ogóle jej świadomy. Przydzieliłem kilku funkcjonariuszy, by przesłuchali świadków w hotelu. Nie poinformowali mnie o tej sytuacji ani o innych problemach. O tym wszystkim dowiedziałem się dopiero później. Pojawiły się też zarzuty, że zdjęcia pokoju, w którym zamordowano kobietę, budziły pewne zastrzeżenie. Po pierwsze, nie sfotografowano całej przestrzeni. Po drugie, zdjęcia były wyłącznie czarno-białe.
Obrońca jednego z oskarżonych przedstawił dowód w postaci nagrania z kamer hotelowych. Twierdził, że pojawiają się na nim nowożeńcy z Irlandii Północnej. W pewnej chwili pomiędzy małżonkami doszło do sprzeczki. Okazało się jednak, że monitoring ujął zupełnie innych gości. Parę, która przyjechała na wakacje z Niemiec. Adwokat chciał jednak przekonać ławy przysięgłych do swojej wersji i skierować w ten sposób cień podejrzenia na Johna. Ponadto dzień wcześniej wspomniane nagranie wyciekło do prasy. Obrońca do dziś nie przyznał się, że dostarczył je dziennikarzom. Kto zatem to zrobił? To pytanie zostaje bez odpowiedzi. Podczas 8-tygodniowego procesu zaprezentowano przeróżne stanowiska. Ta sprawa podzieliła i poruszyła opinię publiczną. Zyskała spory rozgłos głównie ze względu na rodzinę ofiary. Jej ojciec jest dość znaną postacią w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Ma spore znajomości wśród polityków, którzy zwrócili się nawet do władz Mauritiusa. Chcieliby rząd dopilnował rozwikłania sprawy przez policję i prokuraturę i tego, by sąd ukarał sprawców. Pojawiły się przecieki, że ówczesny premier tego wyspiarskiego kraju wywierał presję na policję. Chciałby jak najszybciej zamknięto sprawę, nawet kosztem ukarania niewinnych osób. Bał się, że nierozwikłanie śledztwa wpłynie na reputację państwa, zwłaszcza, że przemysł turystyczny odgrywał tam ogromną rolę. Poza tym statystyki kryminalne wskazywały, że tamtejsza policja radziła sobie z rozwiązywaniem przestępstw ponadprzeciętnie. Wskaźnik ich wykrywalności wynosił 100%. Ten fakt oczywiście wzbudził wątpliwości wśród europejskich dziennikarzy. Czy to możliwe, że policjanci rozwikłali każdą sprawę, z którą mieli styczność? Kiedy w końcu zapadł wyrok, bliscy zmarłej poczuli rozgoryczenie. Oskarżeni zostali uniewinnieni. Brakowało jednoznacznych dowodów. A oskarżenia skierowane wobec policjantów o stosowanie przemocy wydawały się wiarygodne. Zwłaszcza, że lokalna policja już wcześniej stosowała nielegalne praktyki wobec przesłuchiwanych. Warto też zatrzymać się na chwilę przy jednym zastanawiającym wątku. Otóż pewien pracownik hotelu przepadł jak kamień w wodę. Radziw był tym, który otworzył drzwi Johnowi. Na początku śledztwa zeznał, że nie wszedł do pokoju i nie widział ofiary. Jakiś czas później rzucił pracę i zatrudnił się na statku wycieczkowym. Był na liście świadków w procesie. Jednak ani prokuratura, ani obrona nie wezwały go na salę sądową. Jego zachowanie wydawało się podejrzane. Zarówno dla bliskich ofiary, jak i kolegów z hotelu. Podobno nikt nie spodziewał się jego nagłego odejścia. Nie miał ku temu powodów. Wcześniej nie narzekał. Nie wspominał, by znalazł ofertę lepszego zatrudnienia. Po powrocie na Mauritius usprawiedliwiał się, że złożył zeznanie na policji i nikt nie wyrażał sprzeciwu wobec jego wyjazdu z kraju. Był jednak jedną z pierwszych osób, która dowiedziała się o śmierci kobiety. Wobec tego należałoby go przesłuchać. Śledczy uważali inaczej. Rodzina kobiety miała nadzieję, że sprawa zostanie ponownie rozpatrzona przez sąd. Wcześniej, według tamtejszego prawa, nie można było postawić przed sądem kogoś, kto za określone przestępstwo został już raz prawomocnie skazany lub uniewinniony. Zabójstwo Irlandki doprowadziło do zmian w tym zakresie. Jednak aby tak się stało, musiałyby pojawić się jakieś nowe dowody i tropy. Nic takiego się nie wydarzyło, więc zagadka śmierci kobiety stanęła w martwym punkcie. Mimo to kontrowersje związane z morderstwem nauczycielki nie skończyły się. W lipcu 2012 roku jedna z lokalnych gazet chciała wybić się na tym temacie. Redaktor naczelny zdobył zdjęcia, które wykonano na miejscu zbrodni. Jedno z nich przedstawiało nawet zwłoki. Opublikowano je na łamach pisma. 3 dni później dziennikarz został aresztowany. W jego mniemaniu społeczeństwo zasługiwało na to, by poznać nawet te drastyczne szczegóły. Zatrzymaliśmy go pod zarzutem znieważenia moralności publicznej i religijnej. Nie wiadomo, w jaki sposób mężczyzna wszedł w posiadanie tych zdjęć. Jedno z nich przedstawiało zwłoki denatki, drugie obejmowało zbliżenie na jej szyję. 2 kolejne przedstawiały łazienkę i sypialnię. Czy ktoś z policji współpracował z mediami i udostępnił zdjęcia?
W grudniu 2013 roku w areszcie umieszczono obrońcę Avinasha pod zarzutem wywołania publicznego zamieszania i spiskowania w celu wpłynięcia na ławę przysięgłych. Konkretnie chodziło o materiał z kamer monitoringu, który przedstawiał niemiecką parę. Prawnikowi zarzucano, że chciał celowo okłamać zgromadzonych na sali. Rzekomo wiedział, że osoby pojawiające się w filmie to nie Michaela i jej mąż. Ponadto to prawdopodobnie on przesłał ten filmik dziennikarzom. Z tym prawnikiem wiązały się też inne kontrowersje. Otóż w trakcie procesu niespodziewanie wycofał się z roli obrońcy. Twierdził, że posiada cenne informacje i niebawem wróci w stylu Arnolda Schwarzeneggera. Cokolwiek miało to oznaczać, to ostatecznie nie powołano go na świadka. I do dziś nie wiadomo, co kryło się pod pojęciem tych cennych informacji. Kilka dni po jego zatrzymaniu media obiegła wiadomość, że każdy z czterech adwokatów, mężczyzn postawionych przed sądem, w ostatnim czasie znalazł się w areszcie. Postawiono im odmienne zarzuty, ale do każdego z ujęć doszło w krótkich odstępach czasu. Ujawniono wtedy, że prawnicy po procesie zaczęli współpracować. Chcieli wykazać nadużycia i zaniedbania policji, do których doszło podczas śledztwa. Aresztowanie nazwali to polowaniem na czarownicę. Uważali, że władze próbowały ich uciszyć. Dalsze działania śledczych były bezowocne. Sprawę w końcu zamknięto. Rodzina kobiety nie potrafiła tego zaakceptować. Rozpoczęli więc kampanię, której zadaniem było wywieranie wpływu na maurytyjski wymiar sprawiedliwości. Mogli liczyć na wsparcie rządu Irlandii Północnej. Ówczesna pierwsza minister zainterweniowała w tej sprawie. W rezultacie w 2021 roku podjęto decyzję, że śledczy ponownie zbadają okoliczności tej zbrodni. Kilka miesięcy po wznowieniu śledztwa doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. W październiku odnaleziono jednego z podejrzanych i zarazem kluczowego świadka. Był martwy. Zwłoki Raya leżały na pustkowiu w jego rodzinnej miejscowości. Początkowo brano pod uwagę udział osób trzecich. Jednak po dokładnych badaniach wszystko wskazywało na to, że odebrał sobie życie. Powiesił się na drzewie. Opinia publiczna zaczęła spekulować na ten temat. Dla wielu osób wydawało się to co najmniej podejrzane. Sprawa ponownie znalazła się pod lupą, a jedna z najważniejszych postaci zmarła. Zaczęto zastanawiać się, czy było to ze sobą powiązane. Przy tym wątku zatrzymali się na chwilę dziennikarze BBC. Porozmawiali z sąsiadami mężczyzny. Wtedy wyszło na jaw, że od momentu procesu Ray nie cieszył się dobrą opinią. Prześladowano go. Nazywano zdrajcą i kłamcą. Jego żona twierdziła z kolei, że mąż diametralnie się zmienił. Był wiecznie przybity. Prawdopodobnie zmagał się z depresją. Uważała, że wyznał prawdę, obciążając kolegów z pracy. A świadomość, że zabójcy wyszli na wolność, była dla niego nie do zniesienia. Dlatego odebrał sobie życie. W 2022 roku skupiła swoją uwagę na Dasenie i Sandipie. 11 lat wcześniej tego pierwszego podejrzewano, że pomógł w zdobyciu karty magnetycznej. Ostatecznie uniknął zarzutów. Ten drugi natomiast stanął przed sądem i został oficjalnie uniewinniony. Prawnik Sandipa poinformował prasę, że jego klient został znowu bezpodstawnie umieszczony w areszcie. Podobno nie znaleziono żadnych nowych dowodów, a tym razem odbyło się to pod zupełnie innym pretekstem. Zarzucano mu nie tylko samo morderstwo, ale zaplanowanie kradzieży. Według tej nowej wersji wydarzeń zdobył kartę do pokoju 1025 dzięki Dasenowi. Obaj zaprzeczyli tym doniesieniom. Choć w przypadku 26-latka pojawiło się kilka pytań bez odpowiedzi. Gdzie był w czasie, gdy popełniono zbrodnię? Twierdził, że patrolował inną część obiektu. W pobliżu restauracji, gdzie nie było akurat kamer. Dlaczego na miejscu zbrodni znajdowało się jego DNA? Nie potrafił tego racjonalnie wytłumaczyć. To pytanie zadali mu m.in. brytyjscy dziennikarze, którzy kilka lat wcześniej przeprowadzili własne śledztwo. On odpowiedział, że w pokoju nowożeńców był tylko raz, tuż po odkryciu ciała kobiety. Wszedł do środka, kiedy usłyszał krzyki i błaganie Johna o pomoc.
chwycił ręcznik i podał go mężowi ofiary. Jednak na szafce, na której pozostał jego ślad, nie było ręczników. Tak wynika z ustaleń reporterów. On mimo wszystko upierał się przy stanowisku, że nie miał z tym nic wspólnego. Przybiegł na miejsce, zobaczył zrozpaczonego mężczyznę reanimującego żonę. Powiadomił wtedy recepcję o sytuacji, ale przyznał się do czegoś innego. Otóż miał styczność z ciałem kobiety. Dotknął jej policzka. Jego materiał biologiczny mógł pozostać na zwłokach. DNA na szafce i ciele. Brak alibi. To wszystko skłania do postawienia pytania, dlaczego w 2011 roku zignorowano te tropy i nie postawiono mu zarzutów? Nie powołano go również na świadka podczas procesu. Adwokat rodziny ofiary ma swoją teorię. Jest zdania, że Avinash i Sandeep zabili Michaela. Dasen natomiast pomógł im zdobyć kartę. Niewykluczone, że w zbrodni uczestniczył ktoś jeszcze. Inny pracownik hotelowy, który działał w siatce złodziejskiej okradającej pokoje gości. W przeszłości doszło tam do kilku kradzieży. Jednak tragiczny finał miał miejsce tylko raz. Zabójstwo młodej nauczycielki języka irlandzkiego podzieliło opinię publiczną. Niektórzy są przekonani, że wymiar sprawiedliwości pozwolił, by zabójcy nigdy nie ponieśli kary. Inni uważają, że mężczyźni, których podejrzewano i oskarżono, również są ofiarami. Natomiast mało kto ma wątpliwości co do motywu. Chodziło o pieniądze. Ktoś, kto borykał się z problemami finansowymi lub chciał się szybko wzbogacić, udusił Michaela. Prawdopodobnie początkowo chciał po prostu okraść młodą parę, którą było stać na pobyt w drogim i luksusowym miejscu. Jednak kradzież zmieniła się w brutalne zabójstwo. Dopóki śmierć nas nie rozłączy. W przypadku Michaeli i Johna spełniło się zdecydowanie za wcześnie. Niecałe 3 tygodnie później, w tym samym kościele, w którym wzięli ślub, odprawiono nabożeństwo żałobne. Zmarłą pochowano w sukni ślubnej, którą tak uwielbiała. Dla jej męża zawalił się wtedy cały świat. Nie wierzył, że jeszcze kiedykolwiek ożeni się i założy rodzinę. Ale w najmniej oczekiwanym momencie poznał kobietę, w której się zakochał. Wzięli ślub i dziś wychowują 2 dzieci. Ze wsparciem nowej rodziny John w dalszym ciągu walczy o sprawiedliwość dla Michaeli. Chce, by sprawa doczekała się w końcu ostatecznego rozwiązania. Holenderskie turystki w Panamie. Malownicze dżungle Panamy kuszą swoim pięknem wielu turystów z całego świata. Rzeki, urwiska i liczne wąwozy nieustannie przyciągają podróżników gotowych spróbować swoich sił w starciu z dziewiczą naturą. Wielu z nich wyrusza jednak w podróż, będąc do niej zupełnie nieprzygotowanym. Rdzenni Panamczycy często ostrzegają przyjezdnych. Dżungla jest jak kobieta. Uwodzi za nos i zaprasza do siebie, gotowa ukazać swoje piękno, lecz gdy zrobi się o 1 krok za daleko, opęta i już nie wypuści ze swoich objęć. Pomimo ostrzeżeń wciąż wielu jest takich, którzy lekkomyślnie ulegają temu urokowi. Podobnemu czarowi tej panamskiej przyrody uległy 2 młode Europejki, które swoje wakacje rozpoczęły od 2-tygodniowej wycieczki po kraju. Zwiedzanie Panamy zakończyły 29 marca w miasteczku Boquete, do którego udały się w celu rozpoczęcia zaplanowanego wolontariatu. Chciały zrobić coś dobrego dla biednych dzieci i miejscowego ośrodka. Przez miesiąc miały tam pomagać w trudach codziennego życia. Po zameldowaniu się kobiet w umówionym wcześniej miejscu, wolontariuszki zostały poinformowane, że rozpoczęcie ich pracy opóźni się o 2 dni. Lizanne i Chris postanowiły wykorzystać więc ten czas na poznanie okolicy, która słynie z 2 turystycznych szlaków prowadzących przez miejscową dżunglę. Wynajęły pokój w domu lokalnej rodziny. A z miejscowym przewodnikiem umówiły się, że 2 kwietnia wyruszą na wyprawę szlakiem zwanym Pianista, rozpoczynającym się 2 kilometry na północ od miasteczka i prowadzącym 8 kilometrów przez dżunglę na szczyt Mirador. Szlak ten nie należy do najtrudniejszych, a po dotarciu do niego przy dobrej pogodzie można zobaczyć z jednej strony Pacyfik,
a z drugiej Morze Karaibskie. Z niewyjaśnionych do dziś powodów Holenderki wyruszyły na szlak dzień wcześniej, bez przewodnika. Nikogo też nie powiadomiły, że idą samotnie. Bez mapy, latarek i kompasu. Bez odpowiedniej ilości zapasów wody i jedzenia. Ich jedynym towarzyszem był Azur. Pies gospodarzy, u których mieszkały. Decyzja o nagłej zmianie planów okazała się być tragiczna. Nikt nie zauważył, że późnym wieczorem pies powrócił do domu sam, a po Holenderkach nie było śladu. Gdy 2 kwietnia o umówionej porze do domu, gdzie mieszkały kobiety, przybył przewodnik, nikogo tam nie zastał. Najpierw wyruszył na szlak samotnie, a gdy nie odnalazł żadnego śladu Europejek, zawiadomił lokalną policję. Poszukiwania zaginionych dziewcząt rozpoczęły się dzień później. Powiadomiono też obie rodziny, które 6 kwietnia przybyły do Panamy, zabierając ze sobą holenderskich śledczych oraz psy tropiące. Rozpoczęto zakrojone na szeroką skalę poszukiwania terenu, używając do tego celu policyjnych śmigłowców. Rodzice wyznaczyli również nagrodę w wysokości 30 tysięcy dolarów za pomoc w odnalezieniu dziewczyn. Przez kolejne 2 miesiące poszukiwania, prowadzone również przez lokalną ludność i miejscowych przewodników, nie przynosiły żadnego skutku. Przełom nastąpił dopiero 19 czerwca, gdy w odległości 14 km od głównego szlaku odnaleziony został nienaruszony plecak jednej z kobiet. W środku wciąż znajdowały się rzeczy osobiste zaginionych, w tym 2 staniki, butelka z niewielką ilością wody, pieniądze, okulary przeciwsłoneczne, nierozpakowana przekąska oraz 2 rozładowane telefony i aparat fotograficzny. Niedługo później cywilna grupa poszukiwawcza, której przewodził niedoszły przewodnik Holenderek, dokonała makabrycznego odkrycia. Lokalne gazety informowały o sprawie na bieżąco. W pobliżu rzeki na szlaku Pianista odnaleziono but, w którym wciąż znajdowała się kobieca stopa. Kilka kilometrów dalej natrafiono na spodenki Lisanne Fron, starannie ułożone na dużym kamieniu. Wkrótce znaleziono także połowę damskiej miednicy oraz 33 kawałki ludzkich kości. Badania DNA potwierdziły ponad wszelką wątpliwość, że szczątki należały do poszukiwanych kobiet. Przeprowadzone ekspertyzy nie dały jednak odpowiedzi, co było przyczyną ich śmierci. I był to dopiero początek zagadek. Jedyną informację o ostatnich dniach życia zaginionych kobiet uzyskano po sprawdzeniu zawartości odnalezionych telefonów komórkowych. Ale i tu pojawiło się dużo pytań i niejasności. Zbadano też aparat fotograficzny. Podczas trasy Holenderki często robiły sobie zdjęcia. Początkowo były uśmiechnięte i szczęśliwe. 3 ostatnie zdjęcia były jednak inne. Przedstawiały tylko Chris, która szła samotnie, wyprzedzając 2 z dziewcząt. O 15 metrów. Sprawiała raczej wrażenie osoby zdenerwowanej lub zniechęconej do dalszej wędrówki. A może i przestraszonej. Od godziny 16 nie wykonano już żadnego zdjęcia. Mniej więcej w tym samym czasie, 3 godziny po wyjściu na szlak, Chris próbowała zadzwonić na numer alarmowy 112. 20 minut później podobną próbę wykonała Lison, bez rezultatu. Tam, gdzie się znajdowały, nie było zasięgu. Następna aktywność nastąpiła dopiero kolejnego dnia. 1 próba połączenia z numerem 112 rano i 3 po południu. Dodatkowo Lisanne wybrała numer 911. 3 kwietnia o godzinie 9 Chris ponowiła swoją próbę zadzwonienia po pomoc, która tym razem się udała. Połączenie zostało jednak zerwane przez nią po 2 sekundach. Od tego momentu żadna z kobiet nie wybrała już numeru alarmowego, a jedynie po południu 3-krotnie włączyły telefony, by sprawdzić zasięg. Przez 3 kolejne dni żadna z zaginionych nie zdecydowała się już na wykonanie połączenia.
Eksperci badający telefony odnotowali jedynie kilka prób sprawdzenia zasięgu oraz w dniu 6 kwietnia nieudane próby aktywowania telefonu Chris przez podanie błędnego kodu PIN. Zawsze o tych samych porach, rano i po południu. Kolejna aktywność kobiet miała miejsce 8 kwietnia o dość zaskakującej porze. Pomiędzy godziną 1 a 4 w nocy aparatem Chris zrobiono 90 zdjęć. Tylko kilka fotek przedstawia cokolwiek. Krzaki, jakieś skały, fragmenty nieba, sugerujące, że zaginione dziewczyny znajdowały się głęboko w dżungli, w zupełnych ciemnościach. Reszta z nich jest zupełnie czarna. Dwa zdjęcia szczególnie przykuwały uwagę. Na jednym uchwycono tył głowy Chris z bardzo bliskiej odległości. Mimo, że od kilku dni padały w tym rejonie ulewne deszcze, włosy kobiety były suche i zadziwiająco czyste, jak na tygodniowy pobyt w dżungli. Na drugim zdjęciu sfotografowano zagadkową konstrukcję wykonaną z gałęzi, do których przymocowano fragmenty czerwonej folii oraz kilka srebrnych opakowań po gumach do rzucia. Całość została ustawiona na kamieniu. Na kamieniu po lewej stronie ktoś prawdopodobnie węglem drzewnym narysował symbol przypominający literę S lub 5. Nigdy nie poznano znaczenia tego symbolu. Po kolejnych 3 dniach, podczas których nie stwierdzono żadnej aktywności, telefon Chris został włączony po raz ostatni. Wtedy całkowicie się rozładował. Ani holenderskie, ani panamskie zespoły kryminalistyczne nie potrafiły podać przyczyn śmierci zaginionych turystek. Wstępna analiza wykazała rzecz bardzo dziwną. Kości należące do Lisone Fron wciąż miały przyczepioną skórę w stanie rozkładu. Kości Chris były jej całkowicie pozbawione. Sprawiały też wrażenie celowego ich wybielania za pomocą fosforu. Pierwszy raport głównej prokurator Panamy stwierdzał: z dużym prawdopodobieństwem należy uznać, że kobiety, których szczątki zostały odnalezione w dżungli, padły ofiarą przestępstwa. Sprawa została wstępnie zakwalifikowana jako zabójstwo lub zbrodnia przeciwko nietykalności osobistej. Po kilku dniach doszło jednak do nieoczekiwanej zmiany stanowiska strony panamskiej. Zrezygnowano z zaplanowanych dalszych badań kości oraz zamknięto śledztwo. Na oficjalnej konferencji prasowej oświadczono: śmierć Chris Kremers i Lisane Fron nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Kobiety zeszły z oznaczonego szlaku dla turystów w głąb dżungli. Wtedy się zgubiły. Chris Kremers prawdopodobnie spadła z wysokiej skarpy, doznając licznych urazów kostki, uniemożliwiających jej dalszą wędrówkę. Lisane Fron, próbując wrócić na szlak, również mogła ulec kontuzji, przez co została unieruchomiona. Nie można ustalić przyczyny śmierci zaginionych, ale brać należy pod uwagę kilka scenariuszy. Utonięcie, hipotermię, zakażenie bakteryjne lub atak drapieżników. Nie odnaleziono żadnych dowodów świadczących o tym, że do śmierci mogłyby przyczynić się osoby trzecie. Stwierdzono też, że fosfor obecny w kościach ma pochodzenie naturalne, a seria czarnych zdjęć wykonywanych w nocy świadczy o próbach oświetlenia sobie drogi bądź odstraszania zwierząt. Szef holenderskiego zespołu prywatnych detektywów Fran van de Hout, który przybył do Panamy razem z rodzicami zaginionych kobiet, nie wierzył w wersję oficjalną. Detektyw najpierw przejrzał wszystkie akta sprawy. We własnym raporcie napisał: śledztwo strony panamskiej sprawiało wrażenie nieudolnego lub celowego działania przy manipulowaniu dowodami. Zdaniem holenderskiego detektywa coraz więcej poszlak wskazywało na to, że Panamczycy się mylą albo po prostu kłamią. Na odnalezionym w dżungli plecaku stwierdzono obecność 34 różnych odcisków palców, które nigdy nie zostały oficjalnie sprawdzone. Mimo że pierwsze doniesienia miejscowych mediów mówiły, że jeden z nich dopasowano do osoby poszukiwanej przez panamską policję. Co więcej, plecak był czysty i suchy, choć przez kilka dni przed jego odnalezieniem obficie padało. Kobieta, która go znalazła, twierdziła, że dzień wcześniej nie było go w tym miejscu. Jej zdaniem ktoś musiał go tam podłożyć później. Nie przesłuchano żadnego ze świadków, których nazwiska umieszczono wcześniej na specjalnej liście. Swoją pomoc zaoferował mieszkający w Panamie holenderski dziennikarz śledczy Oko Ornstein. Dotarł on do wielu świadków. Jego ustalenia także podważały oficjalną wersję wydarzeń.
Rozmowy z lokalnymi mieszkańcami rzuciły nowe światło na sprawę i pomogły ustalić, jak wyglądały ostatnie godziny przed wyruszeniem na szlak. W dzień zaginięcia dziewczyny widziane były w towarzystwie dwóch mężczyzn pochodzących z Europy. Mieli oni namawiać kobiety do zrezygnowania z usług umówionego przewodnika, twierdząc przy tym, że pianista jest łatwy i możliwy do przejścia nawet dla amatorów. Około godziny 13 Chris i Lizanne zostały podwiezione do szlaku przez taksówkarza o imieniu Leonardo. Jeden z miejscowych rolników, którego pole znajduje się przy szlaku, był przekonany, że w taksówce widział nie tylko kobiety, ale i dwóch białych mężczyzn, którzy jednak nie wysiedli razem z Chris i Lizanne. Taksówka stała w tym miejscu jeszcze przez jakiś czas. Inny świadek zeznał, że godzinę później szlakiem przejechał czerwony samochód terenowy, kierujący się w stronę turystek. Za autem tym pojechała również taksówka. Choć informacja o czerwonej terenówce pojawiła się kilka razy w rozmowach z tubylcami, nigdy nie natrafiono na jej ślad. Dziennikarzowi udało się ustalić nazwiska dwóch tajemniczych mężczyzn. Byli to Holendrzy, których dziewczyny poznały już w Panamie. Są oni obecni na zdjęciach zrobionych przez Chris kilka dni przed zaginięciem. Bas van Lieshout i Edwin Cornelis opuścili Boquete w dniu zaginięcia, ale nadal pozostawali w Panamie. Kilka miesięcy później zarówno oni, jak i taksówkarz Leonardo zginęli w tajemniczych okolicznościach. Oficjalnie popełnili samobójstwo. Holenderscy informatycy na prośbę rodzin zmarłych kobiet sprawdzili odnalezione telefony i aparat fotograficzny. I tu także na jaw wyszły nowe fakty. W 8 dniu od zaginięcia ktoś próbował odblokować telefon bez kodu PIN, używając jednego ze sposobów przedstawionych na filmie opublikowanym w 2013 roku w serwisie YouTube. Sposób polegał na jednoczesnym wybraniu numeru 112 i przytrzymaniu przycisków blokady. Nieumiejętne przeprowadzenie tej operacji może skutkować zrobieniem zrzutu ekranu lub próbą połączenia z numerem alarmowym. I takich prób było kilka. Dodatkowo odnaleziono w telefonie zapisane w tym czasie zrzuty. Na filmie operacja odblokowania prowadzona jest o godzinie 13:37. Dokładnie o tej samej godzinie miały miejsce nieudane próby odblokowania telefonu Chris. To mogłoby też tłumaczyć, dlaczego próbowano się połączyć z numerem 112 zamiast obowiązującym w Panamie numerem 911. Czy może to oznaczać, że dokonała tego osoba trzecia, a dziewczyny straciły swoje telefony już w dniu zaginięcia? Dziennikarz twierdził, że tak właśnie się stało. Zagadkowe było też odkrycie dokonane podczas sprawdzania aparatu. Okazało się, że brakuje tam zdjęcia o numerze 509. Ostatnie zdjęcie przedstawiające Chris nosiło numer 508, a pierwsze nocne zdjęcie wykonane tydzień później miało numer 510. Eksperci uznali, że nie ma możliwości usunięcia wspomnianego zdjęcia bezpośrednio z telefonu, bez pozostawienia jakiegokolwiek śladu po nim. Eksperyment potwierdził, że aby usunąć wszelkie informacje o zdjęciu, trzeba podłączyć telefon do komputera, którego kobiety nie miały na szlaku. Co przedstawiało usunięte zdjęcie? Czy kobiety sfotografowały kogoś, kto nie chciał być rozpoznany? A może przypadkowo uchwyciły coś, czego nikt nie powinien widzieć? Rodzi się jeszcze jedno pytanie. Czy zrobił to ktoś na szlaku, czy może policja podczas przeglądania dowodów? Podobnych wątpliwości było coraz więcej. Nawet rodzice Holenderek, przeprowadzeni szlakiem, gdzie zaginęły ich córki, skarżyły się na dziwne zachowanie miejscowych przewodników i stróżów prawa, którzy sprawiali wrażenie bardzo zdenerwowanych. Na prośbę matki jednej z dziewcząt, aby udać się w miejsce, gdzie znaleziono miednicę jej córki, przewodnicy stanowczo odmówili, a policjanci zaczęli krzyczeć, że akcja poszukiwawcza kosztowała ich 100 tysięcy dolarów, więc jeśli nie chcą ponieść tych kosztów, to lepiej, aby się zamknęli i szli tam, gdzie ich prowadzą. Gdy wrócili do Holandii, matka Chris udzieliła wywiadu w gazecie. Szlak pianista jest tak łatwy do przejścia i tak dobrze oznakowany, że naszym zdaniem nie ma nawet najmniejszej możliwości, aby się na nim zgubić w dzień. Słońce w kwietniu zachodzi tam około godziny 19. Oznacza to, że gdy nasze córki dzwoniły na numer alarmowy, było jeszcze widno. Dziewczyny były bardzo odpowiedzialne. Na pewno nie zeszłyby z oznaczonego szlaku, gdyby nie zostały do tego zmuszone. Tam się nie można zgubić. Co zatem skłoniło dwie młode kobiety do zejścia w głąb niebezpiecznej dżungli?
czy były ciekawe, co kryje się w gęstwinach, a może próbowały przed kimś uciec. Detektyw Van de Hout udzielił w tej samej gazecie innej odpowiedzi. Podczas mojego śledztwa odkryłem, że w ciągu ostatnich 3 lat doszło w tym rejonie do 24 zagadkowych zaginięć młodych turystek. Miejscowi Indianie z plemienia Ngobe z przerażeniem w oczach opowiadali mi o złych ludziach, którzy porywają turystów w dżungli, a potem ich zabijają. Ofiarami padają także lokalni Indianie, a policja w tej sprawie milczy, aby nie wystraszyć przybywających w ten region turystów. Z całą odpowiedzialnością uważam, że Chris i Lizanne zostały najpierw porwane, a potem zabite. Warto także odnotować, że ostatni podobny przypadek miał miejsce 17 stycznia 2020 roku, kiedy w pobliżu szlaku pianista znalezione zostały szczątki 7 osób. Oficjalnie zbrodnie przypisano grasującej w dżungli sekcie kanibali. Jednak nawet najstarsi tubylcy nigdy o podobnej sekcie nie słyszeli. Przez pewien czas głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia był przewodnik, z którym były umówione Holenderki. To właśnie on odnalazł zarówno buta ze stopą Chris, jak i pękniętą miednicę. Szczątki spoczywały w miejscach oddalonych o kilkanaście kilometrów od turystycznego szlaku. Policyjne psy podjęły nawet trop prowadzący do opuszczonej w dżungli chaty, gdzie według zeznań świadków przewodnik czasami nocował. Psy zostały wówczas odwołane, a chaty nigdy nie sprawdzono. Po opublikowaniu zdjęcia mężczyzny w kilku telewizyjnych programach w całej Europie, na jednym z internetowych forum odezwały się kobiety, które wcześniej korzystały z jego usług podczas wyprawy szlakiem pianista. Internautki twierdziły, że przewodnik raz przedstawiał się jako Fernando, a innym razem jako Filip. Jego zachowanie budziło wiele zastrzeżeń. Świetny przewodnik i doskonale zna okolice, ale na szlak zabiera głównie kobiety z Europy. Wobec mężczyzn potrafi być niemiły i szorstki. Polecam go, ale nie kobietom, które chcą z nim iść same. Gdy odmówiłam jego zalotom, momentalnie się zmienił. Przestał być przyjacielski. W jednej chwili stał się groźny i agresywny. Bałam się i wróciłam ze szlaku sama. Komentarz o sprawie dodała również inna internautka. Na początku był bardzo uroczy i zabawny, ale niedługo po naszym wyjściu zaczął ze mną flirtować. Dotykał moich dłoni, ramion i nóg, nawet wtedy, gdy zażądałam, aby przestał. Miał przy sobie dużą maczetę i raz nawet powiedział, że odetnie mi nogi, żebym nie mogła przed nim uciec. To oczywiście był żart, ale sami wiecie. Widać było, że ma obsesję na punkcie kobiet z Europy. Bałam się jak cholera i dzięki Bogu udało mi się wrócić cało do domu. Także inni przewodnicy z Boquete nie mieli o nim dobrego zdania. 32-letni John Thornblom, przewodnik z 10-letnim stażem, w rozmowie z holenderskim dziennikarzem stwierdził: niektóre z moich klientek skarżyły mi się, że facet je nękał. My przewodnicy trzymamy się razem, ale Fernando zawsze był z boku, nie chciał rozmawiać. Gdy opowiadaliśmy sobie nasze zabawne przygody z turystami, on zawsze milczał, patrząc w podłogę. Myślę, że policja powinna go przesłuchać. Gdyby to wydarzyło się w USA lub Europie, pewnie zostałby aresztowany jako pierwszy. W Panamie nic złego mu nie groziło. Był na liście podejrzanych, ale ostatecznie nie znaleziono przeciwko niemu żadnych dowodów. Ten mężczyzna nadal oprowadza europejskie turystki po dżungli. W sierpniu 2017 roku panamski dziennikarz śledczy opublikował na portalu Panama America artykuł, w którym przedstawił wyniki własnego dochodzenia. Ustaliłem, że przebywający obecnie w Panamie agenci FBI są na tropie seryjnego mordercy kobiet. Według anonimowej informacji od jednego z agentów udało mi się dowiedzieć, że morderca wciąż grasuje w zachodniej części Panamy, gdzie ostatnio odnaleziono szczątki amerykańskiej turystki. Fragmenty jej ciała celowo podłożono w kilku miejscach. Jak oświadczył mój informator, FBI podejrzewa, że za zabójstwem może stać osoba odpowiedzialna również za śmierć 2 Holenderek, Chris Kremers i Lizanne Fron, które zginęły tutaj 3 lata wcześniej. Wiem też, że władze Panamy robią wszystko, aby przeszkodzić agentom federalnym podczas ich pracy.
Zamiast rozwiązania są wątpliwości. Zamiast dowodów jest mnóstwo pytań, które wciąż czekają na odpowiedź. Póki co śledztwo FBI wciąż się oficjalnie nie skończyło. Tymczasem kobiety dalej giną w okolicach Boquete. Coraz mniej osób związanych ze sprawą zaginięcia i śmierci holenderskich turystek wierzy, że kobiety uległy nieszczęśliwemu wypadkowi. Po opuszczeniu Panamy przez holenderskich śledczych, lokalni mieszkańcy nabrali wody w usta. Nie chcą z nikim rozmawiać na ten temat. Policja też o nic nie pyta. Nigdy nie pytała. Kryminalne śledztwo panamskich służb w sprawie potencjalnego zabójstwa Chris Kremers i Lizanne Fron już dawno zostało umorzone z braku jakichkolwiek dowodów, że nie był to nieszczęśliwy wypadek. Nawet jeśli w tym kraju grasuje seryjny morderca europejskich turystek, ujawnienie tego faktu skończyłoby się dla Panamy katastrofą wizerunkową oraz spadkiem ruchu turystycznego, a co za tym idzie, stratami sięgającymi milionów dolarów. A do tego panamskie władze starają się nie dopuścić za wszelką cenę. Szczątki kobiet zostały sprowadzone do Holandii i tam pochowano je w październiku 2014 roku. Rodziny nigdy nie pogodziły się z oficjalną wersją zdarzeń. Wynajęci przez nich prywatni detektywi wciąż pracują nad rozwiązaniem tej zagadki. Z każdym kolejnym rokiem szanse na dojście do prawdy wydają się być jednak coraz mniejsze. Sprawa Gabi Petito. Była instagramerką. Budowała społeczność w social mediach. Poza tym publikowała na YouTubie i myślała o wystartowaniu z własną stroną internetową. Była już dość znaną i popularną influencerką, ale nadal miała w głowie wiele pomysłów, których jeszcze nie zrealizowała. Marzyła o tym, żeby jej nazwisko znali wszyscy i żeby zazdrościli jej udanego życia. Aby zrealizować ten cel, wpadła na pewien pomysł. Razem z miłością swojego życia postanowiła wyruszyć w podróż kamperem po Stanach Zjednoczonych. Ta wyprawa miała odmienić życie ich obojga. I tak się właśnie stało, ale nie miało to nic wspólnego z idealnym życiem, jakie do tej pory para prezentowała w mediach społecznościowych. Ta influencerka, o której dziś wam opowiem, to Gabrielle Petito. Bliscy nazywali ją Gabi. Urodziła się w marcu 1999 roku w Blue Point, w stanie Nowy Jork. Była najstarszym dzieckiem w rodzinie. Jej rodzice rozstali się, kiedy była jeszcze mała. Dorastała w rodzinnej miejscowości. W szkole poznała rok starszego Briana Landry'ego. Początkowo nie zwracała na niego uwagi. Chłopak był nieśmiały. Inne dzieciaki uważały go za samotnika. I taki właśnie był. Uwielbiał samotne spacery lub wspinaczki. Postrzegał sam siebie jako outsidera. W ciągu całego swojego życia namalował więcej obrazów niż zawarł znajomości. Miał talent. Najbardziej lubił malować postaci z kreskówek i komiksów. Przez lata zmagał się z nadwagą. To odebrało mu pewność siebie. Mówił, że ludzie postrzegają go jako dziwaka. I w gruncie rzeczy tak właśnie było. Różnił się od swoich szkolnych rówieśników. Niektórych przerażało jego zbyt duże zainteresowanie bronią palną. Tym bardziej, że często o niej wspominał. Zdaniem wielu, zbyt często. Nagle postanowił diametralnie zmienić swój styl. Mniej gadania o broni, więcej o zdrowym trybie życia. Zaczął trenować sport. Stał się także miłośnikiem jogi. Schudł kilkanaście kilogramów. Wtedy zaczął być postrzegany przez dziewczyny jako przystojniak. To podbudowało jego pewność siebie. Dlatego pewnego dnia odważył się zagadać do dziewczyny, która najbardziej mu się podobała. Gabi również uwielbiała jogę, ale znacznie więcej ich dzieliło niż łączyło. Ona była duszą towarzystwa. Ludzie ją uwielbiali, każdy chciał się z nią kumplować. Natomiast Brian wzbudzał mieszane uczucia. Pomimo swojej przemiany, nadal uważano go za ekscentryka uwielbiającego broń. Niektórzy bali się nawet, że któregoś dnia chłopak przyjdzie do szkoły uzbrojony i urządzi w niej masakrę.
taką jak te, o których co jakiś czas mówi się w telewizji. Państwo Petito należeli do zdeklarowanych przeciwników dostępu do broni. Ich dzieci wystąpiły nawet w spocie będącym protestem przeciwko przemocy z użyciem broni palnej. Ale pomimo tak różnych poglądów, ta dwójka szybko się ze sobą zaprzyjaźniła. Często się spotykali. Oglądali wtedy telewizję. Zwłaszcza ich ulubione reportaże True Crime. Z czasem stali się dla siebie kimś więcej niż tylko przyjaciółmi. Po jakimś czasie się w sobie zakochali. Tak oto szkolny dziwak i szkolna ulubienica zostali parą. Po skończeniu liceum w 2017 roku razem mieli pójść do koledżu. Tak przynajmniej początkowo planowali. Jednak później stwierdzili, że dalsza edukacja nie jest im potrzebna do szczęścia. Mieli przecież siebie. Brakowało im tylko trochę gotówki. Dlatego wyjechali do Karoliny Północnej z zamiarem zarobienia kilku dolarów. On został ogrodnikiem, ona kelnerką. Pieniędzy było z tego mało, a dorosłe życie okazało się trudniejsze niż to, jak sobie to wyobrażali. Pierwsze nieporozumienia były tylko kwestią czasu. Ona dużo pracowała, nawet po 50 godzin tygodniowo. Zależało jej na tym, aby zarobić jak najwięcej. Przecież właśnie po to tu przyjechali. Ale on był innego zdania. Nie chciał, żeby tak długo pracowała. Wolał, żeby to z nim spędzała każdą chwilę. No i coraz bardziej nie podobało mu się to, że nawiązywała w pracy nowe znajomości, zwłaszcza z chłopakami. Było to bardzo zazdrosny. Jej znajomi nie lubili Briana. Owszem, uważali, że chłopak z pewnością ją kocha. Może tylko trochę za bardzo. Dodatkowo zauważali, że zmaga się on z brakiem pewności siebie, co ich zdaniem negatywnie odbijało się na relacjach pary. Przyjaciółki Gabi wielokrotnie radziły jej, aby z nim zerwała i znalazła sobie kogoś lepszego, bardziej przyjaznego i otwartego. Jednak dziewczyna nikogo nie chciała słuchać. W 2019 roku opuścili razem Karolinę Północną i zamieszkali w domu jego rodziców na Florydzie. Następny rok miał być dla nich przełomowy. W marcu pojechali na pierwszą wspólną wycieczkę. W mediach społecznościowych opublikowali zdjęcia z Santa Monica. Byli bardzo podekscytowani. Zapowiedzieli, że już niedługo wybiorą się w znacznie większą podróż. Ich celem miał być cały kraj. W lipcu Brian postanowił się oświadczyć. Jeszcze tego samego dnia dziewczyna wstawiła na Instagram ich wspólne zdjęcie. Zrobili je kilka lat wcześniej, na pierwszej randce. Podpis pod zdjęciem mówił wszystko. Przyjęła oświadczyny. Powiedziała tak. Zaczęli planować nie tylko ślub, ale także wielką podróż poślubną. Taką, o jakiej zawsze marzyli. Uwielbiali naturę oraz górskie wspinaczki, więc na cel tej wyprawy wybrali parki narodowe. W USA jest ich bardzo wiele. Dlatego zdawali sobie sprawę, że taka podróż mogłaby potrwać nawet pół roku. Postanowili ciężko pracować, aby odłożyć odpowiednią sumę pieniędzy. W grudniu kupili białego Forda Transita. Przez następne miesiące przerabiali go na samochód kempingowy, zwany potocznie kamperem. Inspiracji szukali na YouTubie, gdzie inne pary porzucały swoje dotychczasowe życie, aby właśnie w taki sposób zrealizować swoje podróżnicze marzenia. Nagle jednak coś zaczęło się między nimi psuć. Gabi zaczęła mieć wątpliwości. Zastanawiała się, czy zaręczyny były dobrą decyzją. Swojej matce przyznała, że tak naprawdę są zbyt młodzi na ślub. Zaczęła też dostrzegać wady Briana. Zwłaszcza jego zaborczość. Pewnego razu umówiła się z koleżankami na babski wieczór w jednym z klubów. Jej narzeczony nie chciał, aby tam poszła. Nie chciała go słuchać, więc jej tego zabronił. Doszło do ostrej awantury. Młoda kobieta nie zamierzała całkowicie podporządkować się partnerowi. Korzystając z okazji, wyszła z domu. Była już w drodze na imprezę, kiedy spostrzegła, że w swojej torebce nie ma dowodu tożsamości. Doszła do wniosku, że to narzeczony musiał go wyjąć, aby uniemożliwić jej wejście do klubu. Gdy wróciła do domu, zaczęła na niego krzyczeć. Wtedy wpadł w furię i ją uderzył.
Nigdy wcześniej nie zachowywał się w taki sposób. Nie uderzył jej nawet w żartach. Gabi była przerażona. Z płaczem wybiegła do domu. Ukryła się u swojej koleżanki, ale nie chciała jej powiedzieć, że padła ofiarą przemocy. Przyznała jedynie, że to z jej winy Brian się wściekł. W połowie czerwca 2021 roku jeden z braci Gabi kończył szkołę średnią. Starsza siostra chciała uczestniczyć w ceremonii rozdania świadectw. Przyjechała więc do swojej rodzinnej miejscowości. Towarzyszył jej Brian. Para spędziła tam prawie 2 tygodnie. I właśnie stamtąd 2 lipca wyruszyli w swoją wymarzoną i długą planowaną podróż. Wyprawa miała potrwać 4 miesiące. Podróżowali białym vanem, przerobionym przez nich na kampera. Plany ślubne przełożyli. Oficjalnie z powodu panującej pandemii COVID. Ale jej znajomi zaczęli podejrzewać, że chodziło o coś zupełnie innego. Gabi podobno sprawiała wrażenie, jakby w ogóle nie była pewna, czy faktycznie chce spędzić z Brianem resztę swojego życia. Influencerka od samego początku całą podróż relacjonowała w social mediach. Głównie na Instagramie i YouTubie. Zaczęła od opublikowania filmu przedstawiającego ich nowe życie w kamperze. 3 dni później wrzuciła kilka zdjęć z Kansas. Podpis pod nimi informował, że nie ma to jak przytulny dom, który właśnie budują. 8 lipca byli już w Colorado. Następny post pojawił się 2 dni później. Tym razem pod zdjęciem wrzuciła dłuższy tekst. Opisała emocje, które towarzyszyły jej podczas pierwszej podróży po kraju ze swoim narzeczonym. Zwróciła uwagę, że życie w kamperze przerosło jej najśmielsze oczekiwania. Była wdzięczna za tę podróż i szczęśliwa, że udało jej się zobaczyć tyle pięknych miejsc. Później pojawiło się jeszcze 12 innych zdjęć oraz relacje na stories. Para odwiedziła kilka parków narodowych w Colorado i Utah. Ich życie wyglądało jak z bajki. Pod postami pojawiało się mnóstwo komentarzy. Ludzie im zazdrościli udanego związku, wolności i podążania własną drogą. Jednak nikt z komentujących nie zdawał sobie wtedy sprawy, że życie zakochanych znacznie odbiegało od obrazu, który oboje przedstawiali w mediach. Na zdjęciach i filmikach byli uśmiechnięci i szczęśliwi. Ale w rzeczywistości harmonia pomiędzy nimi stawała się coraz słabsza, a kłótnie były coraz częstsze. Gabi nie lubiła się skarżyć rodzinie i przyjaciołom na Briana. Jeśli pomiędzy nimi działo się coś złego, ukrywała to. Nikt z jej bliskich nie znał prawdy. Do czasu. 12 sierpnia para była widziana w pobliżu sklepu spożywczego w miejscowości Mope w stanie Utah. Jeden z klientów zwrócił na nich uwagę, bo głośno się kłócili, ale nie była to zwykła sprzeczka narzeczonych. Oboje byli w stosunku do siebie bardzo agresywni. Nie wyglądało to na zwykłą kłótnię, jakich już wiele w swoim życiu widziałem. W pewnej chwili odniosłem wrażenie, że zaraz dojdzie do ostrej bójki. On trzymał jej telefon, który dziewczyna próbowała mu odebrać. Widać było, że chłopak miał jej dość. Nie chciał jej nawet wpuścić do samochodu. Wtedy zadzwoniłem na policję. Z relacji świadka wynikało, że oboje nie odpuszczali. Gdy chłopak usiadł za kierownicą vana, wściekła i zdesperowana 22-latka zaczęła uderzać go w twarz i ramiona. Jednocześnie próbowała wejść do samochodu. Gdy to jej się udało, zapytała, dlaczego on jest dla niej taki wredny. Jednak inna osoba dostrzegła, że to chłopak uderzył w twarz tę dziewczynę. Na miejsce szybko przyjechał policyjny radiowóz. Funkcjonariusze z biura szeryfa zaczęli zadawać parze pytania. Jeden z policjantów poprosił zdenerwowaną dziewczynę o opuszczenie auta. Chciał porozmawiać z nią na osobności, bez udziału jej partnera. Odprowadzona do radiowozu Gabi zaczęła płakać. Twierdziła, że miała zły nastrój, który wynikał ze stresu związanego z planami na przyszłość. Powiedziała, że snuła plany związane z poszerzeniem swojej internetowej działalności. Oprócz bloga i kont w mediach społecznościowych, myślała o założeniu strony internetowej. Brian podobno nie do końca ją rozumiał.
i nie wspierał jej tak, jak ona by tego oczekiwała. To wszystko w pewnym momencie się w niej skumulowało, prowadząc do kłótni. W trakcie odpowiedzi na moje pytania nie przestała płakać. Ciężko oddychała i wycierała oczy chusteczką. Porozmawialiśmy także z jej narzeczonym. Z ich słów wynikało, że chłopak próbował ją uspokoić. Kazał pójść jej na spacer i trochę ochłonąć. Jego reakcja jeszcze bardziej zdenerwowała dziewczynę. Zaczęła go uderzać po twarzy. On nie mógł jej uspokoić, więc ją popchnął. Policja przejęła się stanem psychicznym Gabi, ale uznano, że nie mogą nic zrobić. Według naocznych świadków zarówno ona, jak i Brian byli agresywni. Oboje dopuścili się przemocy fizycznej. Dodatkowo para nie zamierzała angażować w swoje problemy stróżów prawa. Zaproponowali funkcjonariuszom, że sami to załatwią między sobą. Zastępcy szeryfa uznali, że będzie to najlepsze rozwiązanie całej sytuacji. Nie wiadomo, co działo się po odjeździe patrolu. Natomiast 17 sierpnia Brian wrócił do swojego domu na Florydzie. Gabi została sama. Zameldowała się w hotelu w Salt Lake City. Powodem tej rozłąki miało być załatwienie różnych formalności, opróżnienie wynajmowanego przez niego magazynu oraz załatwienie dodatkowej gotówki na dalszą podróż. 5 dni później ponownie dołączył do swojej narzeczonej. 24 sierpnia oboje wyruszyli w dalszą drogę. Niektórym wydawało się to dziwne, że narzeczony na kilka dni opuścił dziewczynę. Zwłaszcza biorąc pod uwagę ich kłótnię oraz związaną z nią interwencję policji. Być może para po prostu uznała, że taka rozłąka dobrze im zrobi. Następnego dnia, po wznowieniu podróży, Gabi napisała do matki SMS-a, że poinformowała w nim, że jadą zobaczyć parki narodowe Grand Teton oraz Yellowstone. Później wrzuciła zdjęcie na Instagrama. Była na nim uśmiechnięta. Stała na tle ściany z namalowanymi kolorowymi motylami. W dłoni trzymała małą dynię i życzyła swoim obserwatorom udanego Halloween. Później okazało się, że było to ostatnie zdjęcie, jakie opublikowała w mediach społecznościowych. Kilka dni później znajomi dziewczyny, przeglądając komentarze pod jej zdjęciem na Instagramie, zauważyli, że większość podpisów została zmieniona. Ich treść znacznie różniła się od pierwotnych opisów. Ich styl także się różnił. Dlatego niektórzy pomyśleli, że ich edycji dokonał Brian. Następnego dnia doszło do kolejnej dziwnej sytuacji. Jej świadkami było co najmniej kilka osób. Para pojawiła się w jednej z restauracji w stanie Wyoming. Zamierzali zjeść obiad. Nagle doszło między nimi do ostrego spięcia. Później chłopak wdał się w niemiłą rozmowę z pracownicą lokalu. Był wściekły, zaczął nawet na nią krzyczeć. Gabi próbowała go uspokoić. A po chwili sama zaczęła przepraszać obsługę restauracji za zachowanie swojego narzeczonego. Później wybuchła płaczem. Brian został wyrzucony z lokalu przez jednego z pracowników. Jednak po chwili wrócił. Był nerwowy, nie mógł sobie znaleźć miejsca. Po minucie znowu wyszedł, tym razem z własnej woli. Po czym ponownie wszedł do środka. Gabi była wyraźnie zażenowana jego zachowaniem. Płacząc, starała się go uspokoić. Przemawiając mu do rozsądku, wyszła na zewnątrz razem z nim. Gdy postanowił kolejny raz wejść do restauracji, próbowała go powstrzymać. Niedługo później oboje odjechali. Właśnie wtedy Gabi była widziana po raz ostatni. W ostatnich dniach sierpnia matka dziewczyny dostała od córki kilka wiadomości. Od razu wydały jej się bardzo dziwne, tak jakby to nie Gabi je napisała. W pierwszym SMS-ie zapytała, czy jej matka może pomóc Stanowi, bo ciągle do niej wydzwania i zostawia wiadomości na poczcie głosowej. Stan był imieniem dziadka Gabi, więc pani Petito od razu domyśliła się, że to właśnie o niego chodziło. Dlatego poczuła uzasadniony niepokój. Jej córka nigdy nie zwracała się do niego po imieniu. Gdy o nim mówiła lub pisała, zawsze używała słowa dziadek.
nawet gdy z jakiegoś powodu była na niego zła. Dlatego kobieta zaczęła mieć złe przeczucie. Coś jej mówiło, że stało się coś złego. Tym bardziej, że jej córka miała wyłączony telefon i nie można było się z nią skontaktować. Ostatnia wysłana wiadomość do najbliższych również wydawała się niezrozumiała. Nie mam tutaj zasięgu. Gabi nigdy nie wysyłała takich SMS-ów. Gdy nie miała zasięgu, po prostu wtedy nie pisała i nie dzwoniła, czekając cierpliwie, aż ponownie pojawi się sygnał. To wtedy rodzice dziewczyny pomyśleli, że to nie ich córka wysyłała do nich te wiadomości. Od kilku dni Gabi nie relacjonowała już swojej podróży w mediach społecznościowych. Przestała odzywać się do rodziny. Nie reagowała na próby kontaktu. 1 września Brian niespodziewanie wrócił do domu rodzinnego. Przyjechał białym vanem camperem, który do tej pory był jedynym środkiem transportu pary. Ale nie było z nim Gabi. Gdy wszyscy pytali go o to, gdzie jest dziewczyna i dlaczego z nim nie wróciła, odpowiadał, że nie ma zielonego pojęcia. Kilka dni później Brian, jak gdyby nigdy nic, udał się ze swoimi rodzicami na biwak do miejsca oddalonego około 100 km od ich domu. Wrócili 8 września. Choć wszyscy dookoła wciąż martwili się o jego narzeczoną, on sam sprawiał wrażenie, jakby w ogóle nie przejmował się jej zagadkową nieobecnością. W końcu rodzina Gabi zgłosiła na policji jej zaginięcie. Policjanci po usłyszeniu relacji o ich podróży postanowili w pierwszej kolejności przesłuchać narzeczonego zaginionej. Byli przekonani, że to właśnie on posiadał kluczowe informacje. Był przecież jej życiowym partnerem. Towarzyszył jej podczas całego wyjazdu, z którego nie wróciła. No i tylko on wiedział, w jakim stanie psychicznym była dziewczyna, gdy ją zostawił. Musimy z nim porozmawiać, tylko w ten sposób będziemy w stanie ustalić podstawowe fakty. Gdzie byli, jak przebiegała ich podróż, dlaczego ją zostawił. Na podstawie tego może uda nam się dowiedzieć, co się stało, dlaczego dziewczyna nie daje znaku życia i gdzie może obecnie przebywać. Kłopoty pojawiły się wtedy, gdy poprosiliśmy go o rozmowę z nami. Okazało się, że rodzice Briana wynajęli mu adwokata, a ten poradził mu, aby zachował milczenie. Takie zachowanie wzbudziło podejrzenie nie tylko rodziców zaginionej, ale przede wszystkim policjantów. Wyglądało to tak, jakby mężczyzna miał coś wspólnego z jej zniknięciem i teraz starał się coś ukryć. Pytanie tylko co i dlaczego. Jego prawnik wydał oświadczenie. Wytłumaczył w nim, dlaczego jego klient postąpił tak, a nie inaczej. Podkreślił, że w przypadku zaginięć oraz innych spraw kryminalnych pierwszymi podejrzanymi są zwykle najbliżsi. Zwrócił także uwagę na zasadę mówiącą, że każde jego słowo może zostać użyte przeciwko niemu w sądzie. Zdaniem prawnika to może zagrozić nawet osobie niewinnej. Nie uzyskując żadnych wyjaśnień ze strony narzeczonego dziewczyny, śledczy zaczęli obserwować jego dom. Kilka dni później policja zorganizowała specjalną konferencję prasową. Rodzina zaginionej zaapelowała o powrót Gabi do domu. Poprosiła również Briana, aby przerwał milczenie i pomógł odnaleźć swoją narzeczoną, którą przecież bardzo kochał. Swoje ostatnie słowa skierowali do rodziców chłopaka, aby ci wpłynęli jakoś na swojego syna. Następnego dnia siostra Briana wystąpiła w programie telewizyjnym poświęconym zaginięciu Gabi. Przekonywała widzów, że jej brat nie miał nic wspólnego z tym zniknięciem. Zapewniła przy tym, że ona sama traktuje dziewczynę jak swoją urodzoną siostrę i modli się o jej bezpieczny powrót do domu. Jednak mijały dni, a Gabi nie wracała. Niepokój rodziny wzrastał. Policja również zaczęła się martwić o to, czy uda się odnaleźć ją żywą. Coraz bardziej obawiano się tragicznych wieści. Policja nadal obserwowała dom rodziny Londrich. Funkcjonariusze widzieli, jak chłopak opuszcza to miejsce 13 września. Wrócił po 2 dniach. Tak przynajmniej im się wydawało, bo niedługo później jego rodzice zgłosili
zaginięcie syna. Wtedy okazało się, że policjanci pomylili go z innym mężczyzną wchodzącym do domu. Ustalono, że po tym jak 13 września Brian opuścił swój dom, przepadł bez śladu. Przeszukano białego vana, którym przyjechał chłopak. Skonfiskowano także jego rzeczy osobiste. Śledczy uważali, że zniknięcie narzeczonego zaginionej dziewczyny nie mogło być przypadkowe. Cała sprawa była już wtedy bardzo medialna. Coraz więcej Amerykanów zaczęło o niej dyskutować. Na Instagramie, TikToku i Facebooku ludzie masowo udostępniali zdjęcia Gabi. Wszyscy liczyli na jej bezpieczny powrót do domu. Uwaga społeczeństwa skierowana była głównie na Briana. Tworzyły się przy tym niezliczone teorie spiskowe. Jedna z nich mówiła, że to właśnie on ma coś złego na sumieniu. Z taką wersją coraz śmielej zgadzali się policjanci. Od tej chwili prowadzono już dwa poszukiwania – Gabi i Briana. Do akcji włączyło się także Federalne Biuro Śledcze. Rodzice chłopaka w rozmowie z agentami FBI twierdzili, że ich syn wybrał się do rezerwatu Carlton. Tak przynajmniej zapowiedział im wcześniej. Jednak nikt nie mógł się z nim skontaktować. W obliczu zaginięcia jego narzeczonej, takie postępowanie wydawało się więc mocno podejrzane. Śledczy rozpoczęli dokładne i drobiazgowe przeczesywanie całego rezerwatu. Sprawdzono każdy metr kwadratowy tego trudno dostępnego, bagnistego terenu, licząc na to, że uda się odnaleźć choćby tylko ślad obecności podejrzanego. Nie wszyscy eksperci do spraw zaginięć i poszukiwań zgadzali się z tym, że służby wytypowały właściwy obszar. Ludzie, którzy nie chcą być schwytani za swoje przewinienia, często oszukują i wysługują się innymi. Poszukiwany mógł powiedzieć rodzicom, gdzie rzekomo się wybiera. Oni z kolei przekazali to policji, wierząc, że jest to prawda. Być może nawet nie dopuścili do siebie myśli, że ich syn mógł ich po prostu okłamać. Prawda jest taka, że miał on wiele dróg ucieczki. Może nawet ktoś mu w tym pomaga i już dawno mógł przekroczyć granice stanu. Tak naprawdę, on może być teraz praktycznie wszędzie. Opinie były różne, ale policjanci i agenci FBI wierzyli, że sprawdzali właściwy obszar. Przyznali również, że nie mieli żadnych innych tropów, które mogłyby wydawać się bardziej prawdopodobne. Poszukiwania dziewczyny odbywały się w okolicach Parku Narodowego, z którego wysłano ostatniego SMS-a z telefonu zaginionej. Przypuszczenia śledczych okazały się słuszne. 19 września na terenie niezabudowanym blisko granicy parku grupa poszukiwawcza trafiła na kobiece zwłoki. Zgadzał się kolor włosów, wzrost, sylwetka oraz tatuaże. Już pierwsze oględziny ciała zwiastowały najgorsze wieści. Odnaleziono zaginioną 22-latkę. Wykonane badania tylko to potwierdziły. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta zmarła od 3 do 4 tygodni przed odnalezieniem zwłok. Bezpośrednią przyczyną jej śmierci było uduszenie. Nie ma więc wątpliwości, że doszło do zabójstwa. Na głowie i szyi ofiary odnaleziono liczne siniaki oraz inne ślady, świadczące o tym, że sprawca udusił ją własnymi rękami. Jeszcze przed oficjalnym przekazaniem wyników sekcji zwłok prasie w internecie zawrzało. Ludzie zaczęli spekulować, że dziewczyna mogła być w ciąży i że to właśnie to było powodem konfliktu. Należy pamiętać, że w przypadku podobnych spraw kryminalnych niemal zawsze aktywują się rzesze domorosłych detektywów amatorów. Tworzą oni i później rozpowszechniają różne teorie spiskowe. Jedne oczywiście bardziej, inne mniej prawdopodobne. Czasami nawet dość szalone. Przeświadczenie, że Gabi była w ciąży, wysnuto na podstawie informacji, jakie udostępniła ona wcześniej na jednym z serwisów. W sekcji przeznaczonej na życiowe plany wstawiła kilka zdjęć przedstawiających dziecięce ubranka. Poza tym na YouTubie zaczął krążyć film nagrany przez jedną z rodzin podróżujących przez tamte tereny. Nagranie przedstawiało zaparkowanego na poboczu białego vana należącego do pary. Na nagraniu tym szybko zauważono leżące na ziemi zdjęcia.
Niektórzy internauci postanowili je przeanalizować. Po powiększeniu obrazu część z nich uznała, że były to zdjęcia USG. Od razu pojawiły się głosy, że przedstawiały obraz płodu. To zrodziło teorię, że chłopak nie czuł się jeszcze gotowy na to, aby zostać ojcem. Aby tego uniknąć, miał po prostu zabić swoją narzeczoną. Stanowczo zaprzeczył temu lekarz sądowy. Badania wykazały, że ofiara na pewno nie była w ciąży, a internetowa gorączka nie miała nic wspólnego z rzeczywistością. Poszukiwania Briana trwały. Sprowadzono nurków oraz zawodowych myśliwych. W rezerwacie aż roiło się od dzikich zwierząt, na przykład kojotów. W wodach pływają aligatory. Na lądzie łatwo natrafić na jadowite węże. Wystarczy tylko chwila nieuwagi, aby ludzie tam przebywający znaleźli się w wielkim niebezpieczeństwie. Dlatego podejrzewano, że 23-latek mógł paść ofiarą bezlitosnej natury. Choć cała akcja zakrojona była na szeroką skalę, wciąż nie przynosiła efektów. Rodzice poszukiwanego często gościli w różnych programach telewizyjnych. Spoglądając w kamerę, apelowali do syna, aby wrócił w końcu do domu. Przecież ich zdaniem był niewinny, więc nie miał się czego obawiać. W międzyczasie jego ojciec osobiście zjawił się w rezerwacie, aby pomóc służbom w poszukiwaniach. Chętnie korzystano z jego usług, ponieważ mężczyzna bardzo dobrze wiedział, które obszary należały do ulubionych miejsc jego syna. Wkrótce FBI wydało nakaz aresztowania Briana. Odkryliśmy, że poszukiwany w dniach od 30 sierpnia do 1 września używał karty debetowej swojej narzeczonej. Wypłacił z bankomatu ponad $1000. Mieliśmy podstawy twierdzić, że miało to miejsce już po dokonaniu zabójstwa. Poinformowaliśmy o tym agentów FBI, a oni odwiedzili jego dom. Na miejscu pobrali jego próbki DNA. 20 października nastąpił tak wyczekiwany przez wszystkich przełom. Na terenie rezerwatu najpierw znaleziono plecak. Zawierał m.in. osobisty notatnik, ubrania oraz buty. Szybko potwierdzono, że przedmioty te należały bez wątpienia do poszukiwanego. Kilka godzin później odkryto w pobliżu ludzkie szczątki. Stan rozkładu oraz fakt, że zostały one znacznie nadjedzone przez dziką zwierzynę, uniemożliwiło ich natychmiastową identyfikację. Ale dziennikarze i tak byli już pewni, do kogo należały. Jeśli ktokolwiek miał jeszcze wtedy jakieś wątpliwości, to zostały one rozwiane najpierw przez dokumentację dentystyczną, a później przez badania DNA. To był Brian. Sekcja zwłok wykazała, że popełnił samobójstwo. 23-latek strzelił sobie w głowę. Kula weszła w lewą skroń i przeszła na wylot czaszki. W bliskiej odległości od ciała znaleziono broń, z której się zastrzelił. Kluczowym dowodem w sprawie zabójstwa Gabi był odnaleziony w plecaku osobisty notatnik Briana. Niedługo przed odebraniem sobie życia zapisał w nim kilka ostatnich słów. Przyznał się do zabicia swojej narzeczonej. Zdradził nawet motyw zabójstwa. I właśnie ta część zapisków najbardziej zainteresowała śledczych. Samobójca przedstawił historię, której tak naprawdę nikt się nie spodziewał. Według jego własnych słów, w dniu śmierci dziewczyny para spędzała miłe chwile w pobliżu rzeki. Nagle doszło w tym miejscu do nieszczęśliwego wypadku. W trakcie wspinaczki po skałach Gabi straciła równowagę i spadła prosto do wody. Odniosła przy tym kilka poważnych urazów, m.in. w okolicy głowy. 22-latka zaczęła się topić, ale narzeczony szybko ruszył jej na ratunek. Gdy wyciągnął ją na brzeg, zauważył, że dziewczyna była ciężko ranna. Obrażenia, jakie odniosła, zagrażały jej życiu. Wiedział, że potrzebowała szybkiej interwencji lekarskiej, ale nic więcej nie mógł dla niej wtedy zrobić. Przewiezienie jej stamtąd do najbliższego szpitala nie było przecież możliwe. W swoich ostatnich zapiskach chłopak przekonywał, że Gabi bardzo cierpiała. Krzyczała z bólu. Bez przerwy płakała. W końcu zaczęła go błagać o to, aby jak najszybciej zakończył jej cierpienia. I tak też uczynił. Przecież bardzo ją kochał, więc zrobiłby dla niej wszystko, o co tylko by go poprosiła.
Jego list pożegnalny miał 8 stron. Fragmenty zostały później upublicznione przez policję. Zawierały informacje o tym, że dziewczynę bardzo bolały stopy i nadgarstek. Była poważnie wyziębiona. Z tego powodu cała się trzęsła. Gdy niósł ją na rękach, krzyczała z bólu. Ułożył ją na ziemi, a sam położył się obok niej. Wtedy poprosiła go, aby to zakończył. Dalej Brian napisał, że zakończył jej cierpienie, ponieważ tak naprawdę wierzył, że to był z jego strony akt miłosierdzia, że zrobił to dla niej, ponieważ właśnie tego chciała. Przyznał, że dopiero po czasie zrozumiał, że to był błąd. Jednocześnie zapewnił, że nie było to zaplanowane zabójstwo, ale ogromne poświęcenie z jego strony i wynikało ono z jego bezgranicznej miłości. Jak pewnie się domyślacie, większość osób nie wierzyła w ostatnie słowa samobójcy. Rodzice ofiary byli przekonani, że w taki sposób pragnął się wybielić, że jako człowiek narcystyczny postanowił zafałszować swoją historię i napisać ją od nowa. Wiedział, że i tak niedługo umrze, więc chciał sprawić, aby po jego śmierci dobrze o nim mówiono. Eksperci medyczni od razu zwrócili uwagę na opis obrażeń i stanu rannej dziewczyny. Miała wychłodzenie organizmu, więc prawdopodobnie doznała hipotermii. Nie był to jednak stan krytyczny. Gdyby para od razu wsiadła w samochód i pojechała do najbliższego miasta, na pewno szybko znaleźliby w nim jakiegoś lekarza lub przychodnię. Wtedy uzyskałaby potrzebną pomoc. Poza tym podkreślano, że czasami w podobnych wypadkach wystarczy jedynie zmiana ubrania na suche i przykrycie ciała ciepłym kocem, aby nastąpiła poprawa u poszkodowanej. Więc nawet jeśli opis jej stanu zdrowia był prawdziwy, to na pewno jej życie nie było zagrożone tak, jak twierdził Brian. No i pozostaje jeszcze jedno pytanie, chyba najważniejsze. Czy tak naprawdę ktokolwiek mógłby pomyśleć, że uduszenie drugiej osoby gołymi rękami można nazwać aktem miłosierdzia? Jedna z teorii krążących po sieci zakłada, że w opowieści Briana może być jednak ukryte ziarno prawdy, choć przebieg tych wydarzeń mógł wyglądać zupełnie inaczej. Być może podczas nagłej kłótni popchnął swoją narzeczoną tak niefortunnie, że wpadła ona do wody. Gdy później wyciągnął ją na brzeg, awantura pomiędzy nimi stała się jeszcze gwałtowniejsza. Może wtedy wpadł w szał i przestał nad sobą panować. Czy ona zagroziła mu wtedy rozstaniem? Czy on mógł wtedy zdecydować, że jeśli ona nie będzie z nim, to nie będzie już z nikim? Nie wiadomo. Są to tylko domysły niektórych internautów. I chyba tylko jednego możemy być tutaj pewni. Tego, że prawdę na temat ostatnich chwil życia Gabi Petito znali tylko oni. I oboje zabrali swoją tajemnicę do grobu. Odcinek powstał na podstawie artykułu pod tytułem Gabi Petito's Life With and Death by Brian Laundrie autorstwa Kathleen Hale oraz A Timeline of 22-Year-Old Gabi Petito's Case autorstwa Christine Maxoris. Ponadto wykorzystano informacje ze strony internetowej FBI oraz takich portali informacyjnych jak Vanity Fair, CNN, New York Post, People czy E! News. Źródła wykorzystane do stworzenia materiału. Książka Claudie Brenner i Hanny Ashley, 8 Bullets, One Woman's Story of Surviving Anti-Gay Violence, wydana w roku 1995 przez Firebrand Books. Artykuł Regarding Candidacy of Michael George for State Supreme Court, opublikowany na stronie Erie Gay News. Artykuł Personal Story of Gun Violence Inspires One Ithaca Protester, opublikowany na stronie The Ithaca Voice. Odcinek powstał na podstawie książki Roda Kakleja oraz filmu dokumentalnego kanału Discovery. Wykorzystano również informacje zawarte w podcaście Murder with My Husband oraz w artykułach opublikowanych w serwisach The Daily Mail i BBC News. Źródła wykorzystane do stworzenia materiału. Miniserial BBC Murder in Paradise z 2022 roku. Film dokumentalny Donald McIntyre Morderstwo w raju z 2013 roku, wyemitowany na CBS Reality.
artykuły opublikowane na takich portalach jak na przykład Irish Times, The Mirror, Belfast Telegraph. Autorstwa m.in. Katrin Fegen, Jilly Beatty i Luca Berna.